Jadwiga prosiła o oczyszczenie ludzi z nałogów. Ale tu chodzi o jej syna, który ma problem alkoholowy i to mocny. Więc teraz stoi Jadwiga przed tobą i jej syn. Powiedz mi, jak wygląda jego energetyka? Kiepsko. Dobrze. To teraz oczyść go całkowicie. Wypełnij go światłem, daj mu nowy program. A tamten program mu ze źródła sprowadzam jego energię. Jego pierwotną energię. Czyściutką, jego własną. Już to myślę, że można by mu pokazać na filmie, dlaczego pije. Dobrze. I żeby on już to zrozumiał. Dobrze. Żeby to było takie, wiesz, przerobione. Dobrze. To teraz w takim razie otwieram ekran i on, mama jego i ty będziecie w trójkę oglądali ten film i on będzie oglądał całe swoje życie od momentu narodzenia się aż do chwili obecnej, żeby mógł zobaczyć, co jest powodem, jak to naprawić, uzdrowić. I mama też, żeby jego zrozumiała właśnie, w czym bierze udział. Obydwoje jakby płakali. Jakby docierało zrozumienie. Oni się przepraszają. A no właśnie. Chodzi o to, żeby on zrozumiał, że to jest niepotrzebne już. Tak, i żeby się uwolnił tego. I ona, żeby się uwolniła. Ja chcę, żeby oni sami sobie wybaczyli, żeby się dogadali i żeby ten konflikt został zakończony, że nie jest już potrzebne dalej ciągnąć to. Ja teraz doprowadzam. Zrozumienie jest. Jest zrozumienie i jest pogodzenie. Dobrze, ja teraz doprowadzam do nich ich własną czystą energię ze źródła, która wpływa przez ich czakry korony, da im pełne zrozumienie, oczyszczenie. Teraz ja ich się pytam, czy chcą już ten temat zakończyć na zawsze. Tak. I być od tego i od siebie wolni. Dobrze? Na mocy wolnej woli ja teraz kasuję wam te wasze wszystkie programy, oczyszczam, odsyłam do słoneczka, słoneczko zjada, rozpuszczone nie istnieją, nic nie będą, a wy jesteście wolni. I już nie będziesz sięgał po żadne używki. Od tej chwili wymazuje ci pamięć, nie będziesz korzystał z żadnych używek, a szczególnie z alkoholu. Ani kropli do ust. Ma obrzydzenie zapisane do tego alkoholu. Bardzo dobrze. Wstręt, obrzydzenie, wymioty. Wszystko to, żeby nigdy więcej ani kropli alkoholu, żadnego alkoholu nie miał do ust. Żeby mógł się wyzwolić całkowicie. Dobrze, w takim razie to jest wszystko, jeżeli chodzi o jej syna, ale teraz ten sam program zastosujemy na cały świat alkoholowy. Chodzi o to, że wiemy, że wszyscy piją z powodu jakichś sytuacji, jakichś zdarzeń, to nie jest jakieś tylko picie, aby pić, tylko każdy ma jakieś powody, ale teraz ja przenoszę cię do źródła alkoholizmu. Zamiast ludzie mają rozwiązać swoje problemy, to sięgają po alkohol jako po zastąpienie za swoich problemów, żeby on nie był tym czymś. Ja teraz zamieniam, ten program całkowicie kasuję, a w to miejsce wstawiam czytanie książek. I każdy człowiek, który będzie miał problem, to zamiast sięgnąć po alkohol, będzie sięgał po czytanie książek i będzie czytał książki. I ten program zatwierdzam i jest nie do ruszenia. Tak już od tej chwili ma być. Alkohol kasuje tak, całkowicie. Bardzo dobrze. Alkohol kasuje całkowicie i jego już nie ma. Pozbywam go jakiejkolwiek mocy. Zamieniam go w wodę. O, będzie to następna Kania Galilejska. Zamieniam cały alkohol w wodę. I już nie ma żadnych procentów. Jest czystą wodą. Dobrze. I teraz już problem mamy załatwiony. Teraz przechodzimy do następnego. Jest przed tobą Mirosława. Ja cię przenoszę do momentu, gdy ona miała sen. Sen o to, że jest w ciąży, że za chwilę będzie rodzić. Ja teraz przenoszę cię do tej chwili, gdy ten sen ona ma. I teraz zobacz, co powoduje ten sen, co jej podświadomość chce przez to przekazać.
ja cię teraz synchronizuję do tego czasu zdarzenia, do tego snu. Wprowadzam cię, jesteś w tym snie, to wszystko widzisz jako obserwator. Tych snów było dużo, no więc widzisz je wszystkie i teraz przychodzi do ciebie zrozumienie, jest przed tobą jej dusza, porozmawiaj, dowiedz się wszystko, co trzeba. To wychodzi tak, jakby ona stała przed czymś nowym. Jakby się urodziła, odrodziła. Jakiś nowy etap w jej życiu. Jest początek, ale tu jakby brakuje takiego całkowitego zrozumienia i przyzwolenia na to. Bo to jakby chce się dziać, ale trzeba przeciąć wstążkę jakby, żeby to poszło dalej. Czyli że wszystko jest gotowe? Tak. Tylko ona musi jakby zrobić ten pierwszy krok i pójść. Już jako nowa osoba istota. Tak. Dokładnie. Jeżeli to są sny, które się powtarzają, to właśnie o to chodzi. Tak. Dobrze. To myślę, że Mirosławo już rozumiesz, jak jest prosta symbolika. Czyli zapominasz o tym, co było, tamto, co było, już nie istnieje, zaczynasz nowe życie. Mhm. Dlatego, że jeżeli będziesz cały czas myślał o tym, co było, no to będziesz stać w miejscu. Dobrze. W takim razie mamy to już załatwione. Teraz, Kasiu, będziesz widziała, ja synchronizuję cię, oczyszczam. Teraz będziesz widziała fale skalarne. I teraz je widzisz. Powiedz, jak je widzisz, co to jest, wszystko, co na ten temat możesz powiedzieć. Fale skalarne. Ja widzę energię, jakby to mogę opisać. Taką płynącą energię. Tak płynie to wszystko w moją stronę. Przyjrzyj się dokładnie temu. Zobacz teraz źródło tego. Jakby, nie wiem, znikąd. Jakby ze źródła właśnie. Takie nie ma początku, nie ma końca. To po prostu przychodzi i jest fala jakaś. Więc idzie to jako fala, a jeżeli idzie jako fala, to zobacz, skąd idzie. Teraz widzisz całość. Jeżeli jest źródło, to gdzie jest źródło tego? Lecę jakby gdzieś w kosmos, ale tak to jest strasznie daleko. Dobrze, przenoszę cię do samego końca. No i jestem jakby w takiej nicości. Jakby w kosmosie. Jak to się wytwarza? Skąd to się bierze? Zlatują się jakby w jakiś tam punkt, miejsce, jakby takie drobinki, jakby jakieś komórki. Zapytaj się źródła. O co to chodzi? Co to są te fale? Czy dobrze je ludzie pojmują, dobrze nazywają? Mam takie rozproszone informacje, takie, że ja bym nie wiedziała, skąd czytać takich. Z każdej strony jakby po prostu napływały jakieś informacje, ale takie nie do przekazania słowami. Dobrze, spróbuj połączyć się z tymi falami. Odczuć je. Kim, czym one są? O co tu chodzi? Jaki one mają wpływ? Na przykład na ciebie, jak i na ludzi. Poczuj to całą sobą. Spróbuję się otoczyć może taką falą, żeby to odczuć. Powiem ci tak, jakby mi się zaczęło lepiej oddychać, czułam jakąś delikatną wibrację i tak sobie pomyślałam o Matce Ziemi w tym momencie. Czy to nie jest pomoc, tak jak ja mówię, mi się lepiej oddycha? Czy jakby Ziemia jest otoczona? Ja nie wiem, co to jest, bo ja słyszałam, gdzieś mi się obiło uszy, ale w momencie, kiedy Ziemia jest otoczona, tą falą to jest jakby łatwiej też oddychać. Dobrze. W takim razie ja teraz daję ci potężną moc. Ściągnij jak najwięcej tych fal dookoła Ziemi. Tak mocno, gęsto zaciśnij cały, żeby ubrać jak w piłkę tą Matkę Ziemi. Zobaczymy, co się zmieni. I ona się tak zaczęła jakby w to wtulać. Tak przytulać, tak jak dziecko się przytula, czasami tak tylko cyka.
Tak jakby jej się to podobało. Że to wszystko się stworzyło na tej zabrudzonej matce ziemi. Tak, tak, bo chodzi tu o to, żeby oczyścić tą matkę właśnie naszą ziemię. Żeby ona była czyściutka, żeby ją... Tak wziąć. Jakby, wiesz co, teraz kompres, taki kompres łagodzący rany, o. Mhm. Zobacz, skąd płyną te fale? Gdzie jest ich źródło? Źródło w źródle. Źródło w źródle. Jakby ze źródła po prostu. Czyli co, źródło jakby miało serduszko i z tego serduszka płynęło to, tak? Coś takiego, dokładnie. Dobrze, to w takim razie wysyłamy do naszego źródła miłość, czystą miłość. I co się dzieje? Czułam jakby taką radość większą. Takie zadowolenie. Dobrze. Serduszko źródła nam odpowie tym samym i wzmocni, bo tu chodzi nam o Matkę Ziemię, żeby właśnie otuliła większą mocą, większą energią. Oczyściła, zabezpieczyła. No bo ta ziemia znowu się okazała jako brudna. No właśnie, ona cały czas się brudzi, cały czas. No. Dobrze, teraz oczyszczasz całą tą ziemię, daj ci potężną moc i teraz taki wielki odkurzacz, potężny odkurzacz, on jest bardzo wielki. I teraz tym podłączyłam go taką rurą, wiesz, bo tak. To ona jest otoczona, teraz otulona. Tak, i teraz ze środka, falami. Tak, ze środka tak, wszystko wyciągnę. Dokładnie, żeby nic nie dostało się więcej. I teraz jak właśnie widzisz, popatrz, jak odkurzasz to wyciąga, to te fale głębiej wchodzą w ziemię. I tak. We wszystkie istoty, we wszystko wchodzą. I to o to chodziło właśnie, że one były dookoła, ale nie miały takiej możliwości penetracji, jak wtedy, gdy zostanie to oczyszczone. Czyli musi, widzisz, popatrz, muszą być brudy zabrane, czyli jakieś programy muszą być zabrane, żeby coś czystego w to miejsce weszło. Aha, czyli to już popatrz, jakie to jest proste. Czyli musi stare umrzeć, żeby nowe się narodziło. No dokładnie. Zobacz, jakie to jest powiązanie z tym snem. No właśnie też to przyszło mi na myśl, że to nie był przypadek. To, że się Mirka do mnie z tym zwróciła, bo ja to od razu zrozumiałem, o co chodzi, ale chciałem, żeby to było jakby tak niezależne ode mnie powiedziane. Dobrze, wyssane jest wszystko. Dobrze. I teraz ja dostarczam coraz więcej tych fal skalarnych, po to, żeby właśnie otuliły tą ziemię jeszcze mocniej i głębiej weszły do samego źródła, do samego centrum Matki Ziemi, żeby one dotarły i przejęły całkowicie wszystko. To tak leci, jak watę cukrową się robi. Pięknie. Takie płaty Czyli ten system oczyszczania, o którym ci powiedziałem, mojego szamanizmu działa wszędzie. Dokładnie. Jest cała już po prostu w głąb. Przeszła już tymi falami. Pięknie, dobrze. I teraz zabezpieczamy dopływ tych fal skalarnych, żeby nie były skażone ani przez nikogo, żeby nie miał na nich wpływu, a one, żeby cały czas ze źródła płynęły do Matki Ziemi. I ta ochrona, którą stworzyły dookoła, żeby była szczelna już zawsze. I żeby nic, żadna ciemna energia, żadne programy już nie mogły się odrodzić w Matce Ziemi. Obojętnie do kogo należą. Mają być wszystkie teraz są już skasowane, ich nie ma. Nigdy już ich nie będzie. No niby jest, zrobił się taki lej, się stworzył ze źródła takie zabezpieczenie. I dookoła ziemi to się tak rozszerzyło, jakby w takiej banieczce. Ja jeszcze mam takie pytanie do źródła, bo u nas tu na ziemi są jacyś ludzie, nie ludzie, nie wiem kto to jest, którzy rozsiewają jakieś środki dookoła Matki Ziemi. Chciałbym, żeby źródło mi powiedziało, co to jest. Czy to szkodzi Matce Ziemi, czy nie? Pierwsze, co odebrałam, to trucizna. Że to trucizna. Dobrze. Mhm. To powiedz mi, źródło, co my mamy zrobić, żeby oni nie truli nikogo
nie niszczyli nikogo, nikomu nie szkodzili, ani matce ziemi, ani roślinom, ani zwierzętom, ani ludziom, nikomu, żadnej istocie. To wszystko to są istoty żywe. Trzeba to wszystko unicestwić. Dobrze. To są istoty, które tego nie rozumieją, znaczy nie rozumieją tego dobra. Dobrze. To w takim razie teraz Kasiu, ja ci daję też odkurzacz, bardzo duży. Pozbieraj te wszystkie trucizny do tego odkurzacza. On ma bardzo duży pojem. Wszystkie, całe, oczyść dzisiaj całą przestrzeń dookoła Matki Ziemi. A mamy dobry odkurzacz, pięknie wciąga. Tak. Chodzi o to, żeby całkowicie oczyść, żebyś widziała czystą przestrzeń, ani nic, najmniejszej drobinki, żeby nie było w przestrzeni. O, Lędziu, ja tu takie wiadomości dostaję, jakby oni kontrolowali przez to też ludzi, to co oni tam wysyłają, rozpylają, roznoszą. Dobrze. Wszystko zbieramy. Teraz wszystko zbieramy do tego odkurzacza. Odkurzacz jest szczelny, wszystko co do niego jest wciągnięte, nie ma prawa z niego wyjść. Jest ładnie. Dobrze. A ja teraz wszystkie istoty wzywam, te, które zajmują się tym, zajmowały, żeby właśnie to rozsiewać, żeby to produkować. I teraz wszystkie te istoty są przed tobą. Powiedz, jakich dużo jest. Czekaj, muszę je powyciągać, bo oni się pochowali. Dobrze, ja teraz im przykładam takie tabliczki, a ty trzymasz taki magnes, który ich wszystkich wyciąga. Z każdej z zakamarków. Zobacz, skąd najwięcej wychodzi. Gdzie jest źródło tych ludzi, nie wiem jak to nazwać, tych paszkwili. To są znowu te iluminackie rodziny, Bruksela, słyszę. Dobrze, powyciągaj. Wszystkich powyciągaj. Mają wszyscy stanąć przed tobą. Zaraz im damy papu i am-am. Damy im to, czym oni nas karmią. Po to, żeby spróbowali tego. Stojąc... Nie widzę komputery, tak, widzę komputery i oni po prostu po rozpyleniu sprawdzają coś tam, co mamy, rtęć, co mamy, takie opiłki jakieś, żelaza, coś tam w środku, tam jest powietrzu. Tak. Przez co oni mają, ściągają sygnał przez te swoje komputery, bo widzę, że siedzą przy komputerach. To wszystko ma oddziaływanie na ludzi, na pogodę. Dobrze. Wszystkich już masz przed sobą? Tak. Dobrze. To teraz, słuchajcie, wszystkich was wsadzimy do tego odkurzacza po to, żebyście mogli poczuć na własnej skórze, na własnym rozumie to, co robicie innym. No oni nie chcą, w żadnym wypadku uciekają. Tak, nie, nikt nie może uciec. Wszyscy są na baczność, stoją, nikt nie może uciec. Teraz ty weź odkurzacz i wszystkich wciągnij do tego odkurzacza i będziemy ich dotleniać. Ale rozpacz. Muszę ci powiedzieć, pierwszy raz się chyba cieszę, że jest rozpacz. Bo oni po prostu, widzisz, wiedzą, jak to szkodzi. No właśnie, jak można coś takiego robić? No ale może w ten sposób ich nauczymy, jak będziemy ich trzymali w tym odkurzaczu. Teraz po wyciągnięciu chciałbym, żeby każdy z nich dostał jakąś chorobę, którą wywołuje to, co rozpylają. To znaczy, on już każdy sobie sam nabierze. Do zrozumienia. Tak, my ich potrzymamy, żeby oni dobrze tego nawdychali. Żeby zrozumieli, bo tylko przez zrozumienie mogą coś zmienić. Oczywiście, że wszystkie... Jeżeli zrozumieją, to będą zdrowi. Tak, wszystkie konsekwencje, tak, jakie ponoszą ludzie, oni mają teraz to w tak zwanej dawce wzmocnionej. I chcę, żeby właśnie to już dzisiaj wszystkich obsypało. Wszyscy, żeby dostali, nie wiem, trądzik, wysypkę, alergie, żeby byli widoczni, żeby wszyscy ludzie widzieli, kto brał w tym udział. I żeby oni to odczuli na sobie milionkrotnie bardziej niż zwykły człowiek, niż zwykłe zwierzę, zwykła roślinka. Że trzeba tak robić, trzeba ich po prostu według tak zwanej bezwarunkowej miłości
czynić im to, co oni czynią. Żeby oni rozumieli, że nie można czynić drugiemu, co tobie nie miło. No czynią to, tak, nie znają konsekwencji, ale jak im się to da z powrotem, to wtedy poznają te konsekwencje. Może tak, jak zaczną być dobrzy, to przecież będą zdrowi tak, na nowo. Tak, oczywiście. Przecież mogą zacząć, tak do tej pory rozsiewali zło, choroby, jakieś miejsca, to teraz nie rozsiewają dobro, a wtedy dobro i spod. No są, ich skóry wyglądają nieciekawie. Dobrze, poczekamy, niech przesiąkną ich do końca, do ostatniej komórki. Żeby to nie było, że tak się mogą szybko wywinąć z tego i mogą znowu oszukiwać. Ponieważ mają pieniądze całego świata, więc zaraz by użyli jakichś środków, więc chcę ich pozbawić możliwości ratunku. Dopóki nie tak, to nie lekarstwa, to nie będą lekarstwa na nich działać, tylko tak jak mówię, czyste, dobre serce. Tak jest. A lekarstwa będą jeszcze bardziej ich wykańczać. Obojętnie jakie były, jakie by lekarstwa. No ale to tak jak jest z ludźmi, Leszku. Wiem. Właśnie działają w ten sposób lekarstwa, że wykańczają ludzi. Czyli oni doświadczą tego na sobie. Dokładnie. To chodzi o to, żeby oni doświadczyli. Doświadczyli dokładnie to, co robią inni. A jeżeli robią to w dobrej wierze, to niech poczują, jak to dobro wygląda, jak to dobra ich wiara wygląda. Ale najbardziej mi zależy na tych paszkwilach, którzy to robią świadomie i wiedzą, że to jest dziadostwo. Oni już będą mieli grubą skorupę na sobie. Nawet tutaj nie widzę dla nich ratunku. Poczęż trochę tym odkurzaczem, żeby się dobrze ubabrali. Powiedz, że za chwilę wrzucisz im bombę, oni się wystraszą, to jeszcze więcej tego wciągną ze strachu. Musimy tak dostarczyć, żeby byli na pewno, na pełno nasyceni. Są w tym celu. Muszę ci powiedzieć, może jestem psychopatą, ale po prostu mam serdecznie dość psychopatów. Nie, tak, ja akurat tak nie bym nie podchodziła do tego, tylko że wiesz, no oni nas krzywdzą, a sami się zabezpieczają, to bo właśnie mają inne możliwości, tak. o których nam się mówią. To niech teraz zrozumieją, co nam robią, tak? Ale nie będziemy ich do końca unicestwiać, jeżeli zaczną, otworzą swoje serduszka, tak? Na miłość i światło, to bardzo proszę, mogą być uzdrowieni. Chodzi o to, żeby oni... A w tym momencie już będą dobrymi, tak? Chodzi o to, żeby właśnie oni przez to, co zrobili, teraz mieli możliwość naprawy tego, a że nie mogą niczego naprawić na zewnątrz, jeżeli nie naprawią siebie. A jak naprawią siebie, nie będą już na zewnątrz nikomu szkodzić, bo będzie ich znowu niszczyło. I to o to mi chodzi. Dlatego chcę, żeby to przesiąkli do końca tym. Nawet zastanawiam się, czy nie zostawić ich na tydzień tam. Żeby na pewno... Chyba, że tak. Tak, bo coś mi się wydaje, że to może być za szybko. Dobrze, zostawiamy ich na tydzień, za tydzień ich wypuścimy, jeżeli będzie już co wypuścić. Ale jak nie będzie co wypuścić, też się nic nie stanie, bo świat akurat nie ma żadnej straty z powodu ich, tylko nawet tylko zyskuje, więc myślę, że odetchnę. Będziemy zdrowsi. Dokładnie. Więc myślę, że to całe zabezpieczenie, te fale skalarne się przydały bardzo dobrze, że się wszystko zbiegło w odpowiednim czasie, a teraz będziemy patrzyli, co się dzieje. Dobrze. W takim razie teraz zabezpieczamy to wszystko, niech się cały czas tak dzieje, nikt do odkurzacza nie ma dostępu, a oni wszyscy tam mają teraz inkubator przyspieszany. Dokładnie. Dobrze. Teraz ich zostawiamy wszystkich, zabezpieczamy, ja ciebie oczyszczam, siebie, całe zdarzenia z tego miejsca. Teraz przed tobą jest moja rodzinka, którą znowu będziesz teraz oczyszczała. Więc, no, lekko przykurzona. Więc całą moc używasz do oczyszczenia syna, synowej i Oskarka. I teraz doprowadzamy... Są wannie, tak? Są wannie, zanurzyli się wszyscy w wannie. Do wanny i pełna kąpiel. Chodzi mi o to, żeby podłączać od nich jakiekolwiek powiązania zewnętrzne. Jeżeli są cokolwiek powiązani, jakieś mają
Odcinamy. Wszystko podłączać, tak jest, absolutnie to wszystko zawijamy pętelki, to wszystko wraca do swoich właścicieli, a oni są od nich wolni już na zawsze. Chodzi mi o to, żeby uwolnić ich całkowicie od jakichkolwiek zależności, uzależnień od innych. Żeby byli samoistni, samowystarczalni. Są ładnie oczyszczeni. Zapytaj się Oskarka, czy jest dobrze. Dobrze. Szybciej mówi to poszło, bo będą częściej oczyszczani, więc będzie to mniej tego łapać po prostu, aż do momentu, kiedy będą już na zawsze czyści. Tak, tu chodzi o to, żeby utrzymać je. Co tydzień będziemy oczyszczali po to, żeby właśnie ten stan był dla nich naturalny. Dobrze, ja teraz doprowadzę najczystszą energię ze źródła. Ona wchodzi przez ich czakry korony, do ich wnętrz, oczyszcza, rozpuszcza wszystko. Podłączam do Matki Ziemi i te wszystkie brudy z nich spływają po tych podłączeniach do Matki Ziemi. Matka Ziemia przyjmuje, rozpuszcza, to już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Może użyjemy tych fal skalarnych. Puszczamy teraz fale skalarne i zobaczymy, co się wydarzy, jak przejdą przez nich fale skalarne i ich całkowicie zresetują. I wchodzą. Jak to wygląda? Powiedz, co się dzieje? Oni takie te komóreczki jakby zaczęły szybciej tak jakby drgać i z tego takiego kryształu, którym byli, oni zaczynają jakby znikać. O, to ciekawe. Fajnie. Fajnie to wygląda. Zapytaj się teraz o Skarka. Co teraz o tym myśli? O, to jest to. Jest to. Super. Mój słodziak. Mały jest zadowolony. Tak. Właśnie chodzi o to, że on wie, że on tu przyszedł się bawić, a oni tego za bardzo nie rozumieją. Dobrze. Ja mam teraz takie pytanie do nich, czy chcą stać się jednością, jedną taką rodziną pełną miłości, wyrozumiałości, zrozumienia, wspierania siebie, wszystkiego co najlepsze. Tak, oni mówią, że są jednością. Tak. Dobrze. W takim razie ja ich otulam teraz taką czystą energią i oni są taką jedną wielką kulą światła. Jest pięknie. Dobrze. Zabezpieczam ich. Nikt, a nic do nich nie ma dostępu. Super. Dobrze. W takim razie oni sobie odchodzą, a ciebie teraz oczyszczam i przenoszę ciebie do nowej naszej ziemi. I teraz powiedz, jak do niej się dostajesz? Jaką drogę pokonujesz? Też jako energia się dostaje. Tak. I powiem ci, że to jest coś, co jest trudne i nie do końca dla mnie było zrozumiałe, bo chciałam w czasie snu, którejś nocy zobaczyć nową ziemię. Tak. I to było takie wszystko rozproszone, takie wszystko związane jakby z wiedzą taką, ale duchową wiedzą. I taką ogromną przestrzenią jakby miłości, że to nie było tak, że wiesz, był stół, krzesło na takiej zasadzie, tylko tak jakby informacje, które dobiegały zewsząd, a ja chciałam się dostać na tą ziemię, tyle, że ja miałam wyobrażenie ziemi jako, wiesz, tej kulki takiej, że wiesz, siadam sobie na krześle, no, a to tam było takie energetyczne wszystko. Takie, wiesz, jak w źródle się jest. Teraz widzę takie światło. Ja teraz synchronizuję ciebie, dostrajam do tych wibracji. Teraz zobacz, czy są tam istoty jakieś już. Jeśli są, to się pokazują ci. Teraz będziesz widziała ich w takiej formie, jakie one same siebie widzą. Krystaliczne energie. Właśnie o to mi chodzi, żeby te istoty były czystymi świadomościami. Żeby nam pomagały
I oni będąc tam na miejscu mówią, że oni tam tworzą wszystko. Tak. Że to jest tak jakby, jak się dziecko rodzi. Jest nowa ziemia i tam musi być stworzone dopiero. To miejsce uformowane dokładnie. I dlatego ja to odczuwałam, jakby taką energię, która jakby nie mogła, nie była skupiona, tylko rozproszona. Ja teraz zmieniam twoją synchronizację. Będziesz widziała nową ziemię tak, jak widziała Jolanta R. Już teraz przełączam cię i tak widzisz jak ona. To tak jakbyś przez jej oczy patrzyła na tą nową ziemię. Powiedz, jak teraz wygląda? Nie wiem, takie jakieś ciężkie mam powieki, ale to jakby to nie o to chodziło. Ja tego nie widzę, tak? Ale mam taki obraz, takie odczucie, że to nie jest to. Że to zupełnie nie ten obraz. I to jest coś innego? Nie pasuje mi to do tego. Czyli ona nie była na nowej ziemi? To teraz zobacz, teraz widzisz... Nie pasuje, to tak jak składasz puzzle i on po prostu, no, próbuje go przypasować, ale nie mogę. Dobrze, to w takim razie teraz zobacz, widzisz nową ziemię i widzisz to, na której była Jolanta. To jest ta sama? W różnych poziomach, czy to są zupełnie inne? Nie, to nie jest ta sama. To zobacz, właśnie. Tu widzę to. Tak. A ją miałbym gdzieś słyszała, wiesz, tak jakby tam gdzieś w oddali. Dobrze, to ja przenoszę cię teraz na tą planetę, na której była Jolanta i teraz jesteś tam. Powiedz, jak ona teraz wygląda? Co tam widzisz? Dochodzi do mnie, że to jest taka krystaliczna planeta. Tak. Że to jest jej planeta. Miejsce, w którym ona najlepiej się czuła, jakby stąd pochodzi. Aha, i dlatego jak ja powiedziałem, że przenoszę cię na nową ziemię, to ona znalazła się tak naprawdę we własnej ziemi, tak? Jakby w czymś swoim. Wiesz, ona jakby zatęskniła za tym i to ją bardzo tam przyciągnęło. Aha, właśnie, bo ja chciałem się dowiedzieć, jak to jest tą nową ziemią. Bo to jest takie ciekawe badanie. To świadczy... Ona się tam jakby rozproszyła na tej planecie. Ona jakby tak jakby się stała, tak zlepiła z tą planetą. Mhm. Tak, bo chodzi mi ona o... Ona jest tak, wszędzie w tej chwili na tej planecie. Tak, to znaczy, że każdy z nas ma swoją planetę. Gdy my mówimy, odwołujemy się do jakiejś na przykład planety, czy do jakiegoś zdarzenia, to każdy tylko może się znaleźć tam, jakby gdzie jego... Właśnie ja nie wiem, czy to nie jest tak, czy ta jej tęsknota spowodowała, że była możliwość taka, żeby ona się tam przeniosła i jakaś część, drobina jej jakby tam po prostu chciała być. I jakby to przeważyło ta chęć zobaczenia tego właśnie, skąd ona jest, ale ona jakby to nieświadomie zrobiła. Ta tęsknota jest taka nieświadoma. I ją po prostu wyrzuciło tam. Czyli co właściwie pokierowało, że ona się znalazła tam? Jej umysł? Taka wewnętrzna tęsknota za tym. To czym jest ta wewnętrzna tęsknota? Zobacz teraz, co to jest? Widzisz ją? I widzisz to właśnie, skąd wyszło. To jest coś, co jest nieświadome w niej. Czyli to nie może być umysł. To skąd to się wzięło? To jest to pochodzenie, mam ci to powiedzieć. Takie, ona jest tam połączona energetycznie z tym miejscem. A to miejsce jest połączone z czymś jeszcze, czy już nie? Nie, to jest tak jakby oddzielna planeta. Taka samoistna? Nie, no tam są te istoty, które tam żyją. Tak. To jest tak jak planeta, no normalnie planety, jak widzimy przykładowo, tak? Tylko ja nie wiem, gdzie ona jest umiejscowiona.
Ale ona tam jakby się, nie wiem, czy narodziła, czy tam się dobrze czuła na tej planecie, że ona tam wróciła po prostu. Czy ta planeta to jest... Bo ja widzę ją w oddali od tej Ziemi nowej. Mówię, to ja ją gdzieś słyszałam tak daleko. Teraz jak się dostać? A może zapytamy się, jak się dostać, jak się pokierować? Dobrze. Żeby odwiedzić, co trzeba zrobić, żeby znaleźć się konkretnie na nowej Ziemi, tej stworzonej. Dobrze, właśnie, żeby taki ustalić adres dla tych, którzy tam chcą się dostać. Tak. Czekaj, szukam, bo... Widzę połączenie. Czekaj, widzę połączenie między starą a nową Ziemią, taki cienki sznurek. Po tym sznurku mają możliwość jakby już przechodzić te istoty, które są czyste i gotowe na to przejście. Ale tu jakby potrzebne było takie hasło. Żeby iść konkretnie w to miejsce. Czyste. Cały czas widzę to połączenie cienkie. Może to takie symboliczne jest, że my się mamy połączyć taką jakby energetyczną nicią i po niej po prostu dostać? No właśnie, zobacz, o co tu chodzi, bo chcę zrozumieć to na nasz język, na nasz umysł, zrozumieć jak to jest. No bo to jest tak, że jak ona się otworzyła, ta dziewczyna, to ona poleciała w to miejsce, którego tak bardzo pragnęła doświadczyć znowu. Ja widzę, jak ona po prostu, ty ją otwierasz, a ona ziup i ucieka tam. Bo dostałaby taką możliwość i sposobność, ale to nie, że to jej widzisz, to nie chodzi o rozum, o ego. Zupełnie to nie, to są takie te wewnętrzne pragnienia, to jest, wiesz, to jest to, co my mamy zabrane, jak tu się rodzimy. Cała ta pamięć jest zabrana i my tego nie wiemy. To jest gdzieś w środku, w nas. Aha, czyli jakby nie rozumiemy tego rozumiesz? Naszego pochodzenia, skąd jesteśmy, tak, kim jesteśmy. Tak, o właśnie, to zaczynamy do tego dochodzić. I czyli ona była jakby w pewnym więzie, uwięziona, o tak nazwiemy to po naszemu. Tak, i ona jakbyś, widzisz, ty ją odkluczyłeś i nie wiem jak to było, czy chcieliście zwiedzić tą ziemię, ale ona jakby się, wiesz, wydostała z więzienia i pierwsze co mogła, nieświadomie zupełnie, to pobiegła w to miejsce, którego tak pragnęła, tak? A ja myślałem, że właśnie, że my jakby gdzieś tam mamy tą pamięć. Właśnie nie rozumiem tej pamięci nieświadomej, bo to jest tak, pamięć nieświadoma, a jednak biegnę tam, idę tam, gdzie, skąd jestem, więc... Tak, więc bo jest jakaś... to jest ta pamięć, która jest nam zabrana w momencie, kiedy tu przychodzimy na Ziemię. Tak, tak. Znaczy już tego dzieci już te nowonarodzone już mają mieć tą pamięć, tak? Tak, tak, ale jest tu jakaś analogia w tym, że pamięć nieświadoma, a jednak idziemy tam. Czyli jeżeli jesteśmy świadomi, nie powinniśmy znać tej drogi, nie powinniśmy nawet nieświadomie tam pójść, a skoro idziemy tam, nawet nieświadomie, to znaczy, że jakaś świadomość jest głębsza w nas, jest jakiś inny wzrost. No właśnie. Ale zobacz, ale ty ją otworzyłeś. Ona nie zrobiła tego sama, tak? Czy, tak, czy tak. To było z tobą? Tak, tak, to było ze mną, tylko mi chodzi o coś innego. Mi chodzi o to, że otworzyłem tą pierwszą jakby warstwę tych ograniczeń, ona wyskoczyła tak. Z tego i od razu tam poleciała. Tak. Mówisz nieświadomie, czyli musi być jeszcze jedno dno. Coś, jeszcze jeden jakby, no powiedzmy adres, jeszcze jedno coś musi być, co spowodowało, że w tej nieświadomości było coś świadome. Że coś takiego jeszcze jest, czyli gdzieś jakiś głęboki zapis. Do tego zmierzam. Tak. Chcę to odkryć. Tak, bo ja to widzę takie jakieś, no tak jakby dokładnie w środku taka iskiereczka, tak? Tak. I ta iskierka po otwarciu, po przeniesieniu na ten wyższy poziom świadomości, tak. Ta iskierka jakby zapłonęła. I ją automatycznie tam wyrzuciło.
No tak, tylko chodzi o to, że to nie mogła być iskierka nieświadoma, skoro ją tam automatycznie wyrzucił. Iskierka była świadoma, ta iskierka jest świadoma, tylko że ona jest jakby tu w przejściu na ziemię, tak. Ona jest jakby, widzisz, zamknięta. Tak, mi cały czas ona chodzi... jest zamknięta. Mi cały czas i ty ją otworzyłeś. Tak, ale mi cały czas chodzi o to, żebyś próbowała to zrozumieć, tą część, cząsteczkę tej jakby nieświadomej świadomości. Czyli, że nieświadomie od razu tam ją jakby przeniosło, czyli ją, część jej nieświadomą. Przeniosło. Co przeniosło jej część nieświadomą tam? Czyli jest coś, co pamiętało o tym i dlatego jej nieświadomą część tam przeniosło. I teraz chcę wiedzieć właśnie to. Co to jest ta część, która przeniosła nieświadomość jej. Teraz zobacz, co to jest. To jest część jej duszy. A widzisz, i właśnie teraz mamy, czyli ten zapis, który jest, nie może być wymazany, prawdopodobnie, jesteśmy na razie na tym etapie badania, czyli to już jest część duszy, czyli jakby ta cząstka duszy, która ma stałą pamięć, chwyciła ją jako nieświadomą cząstkę, czyli tą nieświadomą cząstkę i tam szybko przeniosła. Dokładnie, tak można by to określić. Tak, to teraz zobacz na tą cząsteczkę jej duszy, czy to jest jedna cząsteczka sama, czy jeszcze są jakieś inne cząsteczki, które składają się na jej większą duszę. Czy ta cząsteczka, która była świadoma i przyniosła jej tą nieświadomą część, czy to jest całość, czy to jest tylko też cząsteczka czegoś większego? To jest cząsteczka, ale tak jakby jednej tej świadomości. To znaczy, że... Źródło, jeżeli to przykładowo, chociaż nie ma początku i końca, ale przykładowo, jeżeli źródło jest jedną kulką, tak. To ta kulka się rozdziela na miliardy, czy tam jeszcze jakieś ilości tych małych kulek, tych takich duszyczek, i one znowu się rozdzielają. To tak jak ta piramida, tak? Znowu się tworzy. Albo podział komórki. Tak, albo podział komórki. I teraz ten nasz niby dom, tak. Za którym my tęsknimy, to jeszcze nie jest, to jest jakby tak jakby przed, jest źródło i to miejsce, gdzie my schodzimy przykładowo na planetę jakąś, jako dusza i tam się znowu rozchodzimy dalej. Czy to znaczy, że dzieląc się. Czy to znaczy, że źródło to jest tylko początek wędrówki rozdzielania się duszy? Ja to tak widzę, że to znaczy ze źródła się już ze źródła wy... Bo to tak, no właśnie, bo to jest jakby jedno i z tego źródła wylatują jakby już odrębne cząstki. I większa część, można by tak powiedzieć, czy taka największa część po źródle duszy trafia w jedno miejsce, z którego znowu się już potem rozchodzi. Jakby znowu pęka, jak komórka pęka i znowu gdzieś się rozdziela. Dobrze. Ale nie ma określonej liczby jakby. To zależy od doświadczania. Tak, tylko to świadczy o tym, że my brniemy w tak zwany ślepy zaułek, bo dzieląc się coraz bardziej, dochodzimy do sytuacji wielkiego rozproszenia. Ona mogła się rozdzielić tylko na trzy przykładowo, bo ta część chciała doświadczyć tylko tyle. To jest trudne, a druga część mogła się rozdzielić przykładowo na milion kawałków. Dobrze, a teraz wejdź w taką cząsteczkę jedną i poczuj, jak ona myśli. Użyję tu naszego słownictwa, czyli takiej analogii. Jak ona myśli? To tak jakby myślała, to tak, no to mogę to tak określić, tak jak my, że to jest takie inteligentne stworzenie. A czym się kieruje ta cząsteczka? Teraz poczuj całą nią. Poczuj się nią i poczuj, czym ona się kieruje w tym podziale, w tym rozszczepieniu się, rozsypaniu w nadrobinki. Czym się kieruje? Pierwsza myśl to jest miłość, tak? Doświadczenie i ciekawość.
A czyli takie trzy główne są jakby przesłanki dla tej... Znaczy, może by tak powiedzieć nawet. Co ciekawe. A czego szuka? Poczuj, czego szuka w tym wszystkim, głębszego sensu, jakiego szuka. Najgłębszy sens to jest po naszemu miłość. Czyli wszystko, gdzie, wszędzie, gdzie idzie, a idzie w różne miejsca i gdzie spotyka, gdzie się może potknąć, to wszystko chodzi o to, żeby tak ponaprawiać, żeby dojść do tego punktu miłości znowu. Dobrze. Teraz i to się wtedy jakby zaczynało zwijać. Dobrze, właśnie. Widzę, od końca idzie. teraz chcę zrobić taki eksperyment, który właściwie już na samą moją myśl widzę dotknęłaś. Mhm. Chodzi mi o to, że teraz na drodze tej cząsteczki stoi wielka miłość. I ta cząsteczka wchodzi w tą miłość i co się zaczyna dziać w momencie, gdy ona zaznaje tej miłości? Tej prawdziwej miłości. To jest miłości. Tak, jakby ona się nie powiększała, tylko że się zwija, odchodzi stamtąd. To tak jak kłębuszki by się rozwijało kotkowi, nie? I się tak. zaczyna zwijać. Dobrze, teraz patrz, jak ta cała droga z powrotem wraca. I do jakiego momentu dochodzi? Dochodzi znowu do tej planety. Tak. Pierwszej jakby, powiedzmy. Tak. I ona tam czeka. Czeka jeszcze, tu widzę, obserwuję, czy jest wszystko pozwijane. Czyli na planecie tak. Czeka jeszcze tak. Na coś, tak? O, to jest taka jakby obserwacja i czy to wszystko doszło, bo te wszystkie cząsteczki muszą dojść do tego jednego. A, czyli te muszą... wszystkie jakby życia, aha. One się zwijają do tej głównej jakby duszy. Tak. Jeżeli ta cała dusza doświadczy, może wrócić z powrotem do źródła. Dobrze. I teraz, gdy już się wszystkie zeszły na tej planecie i powstała już ona jedna wielka, to ona teraz, gdzie ona dalej idzie? Już do tego pierwotnego źródła, które my nazywamy źródłem, czy Bogiem, czy jak dobrze. To tak. I teraz wchodzi do tego źródła. I co się później dalej dzieje? Czy idzie gdzieś dalej? Teraz widzę tak, widzę jasność, widzę taką energię. Tak. I taka cisza, taki spokój. Ale widzę znowu, że zaczyna się coś teraz dziać, jakieś cząsteczki jakby się poruszały. Tak. I znowu wypluwa to źródło. Wypluwa jakby taką... Dobrze. Tą kuleczkę powiedzmy. Dobrze, wskakujesz teraz w tą kuleczkę z powrotem, odczuj ją, czego ona będzie teraz szukać. Za czym ona teraz szuka, tęskni? Czego, w jakim celu, z jaką intencją ona wychodzi ze źródła? Znowu jest miłość i jest teraz zrozumienie. Miłość i zrozumienie. To znaczy, o jakie zrozumienie jej chodzi? Jakiego szuka zrozumienia? Odczuć całą sobą, jakiego zrozumienia szuka? Zrozumienie tego wszystkiego, czego my szukamy tak naprawdę. Nie ma tam ciekawości jakby. To jakby drugi etap. Zrozumienie tego istnienia. To, żebyś właśnie zrozumiała, czym się różni to pierwsze wyjście, a to drugie. Ono jest krótsze. Mogę tak powiedzieć. Że nie rozsypało się już na tyle kawałków, jak tamto. Jakby ta ciekawość została zaspokojona. Mhm. Dobrze. Nie jest to takie burzliwe też. Te cząsteczki są takie spokojniejsze. I tam jakby, wiesz, one w tym pierwszym takim zejściu schodzą w takie niskie, ciemne poziomy. Bo ta ciekawość doprowadza w takie miejsca brzydkie też. Mhm. I kiedy ona pozbiera już to wszystko, wie o co chodzi i się podniesie i się, wiesz, zwinie do góry i znowu wypływa, to wtedy już ta droga się skraca. Ona przychodzi tylko po zrozumienie. Dobrze, i teraz ta druga
druga ta cząsteczka dociera do tego zrozumienia. To są jakby wyższe poziomy. A, czyli to już jest wyższy poziom, tak? Tak. Dobrze, dociera do tego zrozumienia. I co, łączy się z nim, tak? I znowu się zwija, czy robi coś dalej? Ja tu teraz jakbym zaczynała widzieć takie istoty duchowe z takich tych wyższych duchowych poziomów. Tak. To jest to takie jakby drugie rozwinięcie. Można by powiedzieć, tak jak tutaj my się zastanawiamy, że są te niskie wibracje, potem są te takie istoty dobre, co nam się wydaje, że nam pomagają. Tak. Takie w cudzysłowie te anielskie istoty. Tak. I one, to tak jakby, patrz, bo jeszcze musi być jedno rozwinięcie. Mhm. I tam są jeszcze wyższe istoty. A to jest niesamowite. Dobrze, tylko chcę właśnie, żebyś całą tą drogę prześledziła wszystko, opowiedziała. To drugie rozwinięcie. Tak. To jest tak, że można zliczyć w cudzysłowie. Zliczyć co? Zliczyć ilość jakby tych podziałów. Mhm. To jest tak. ogromna różnica w tym, jak było to pierwsze zejście takie jakby. Czyli to dochodzimy do takiej konkluzji, że to pierwsze zejście, szukanie tej miłości bezwarunkowej jest to najniższą wibracją. Dokładnie. Tak można to określić, tak. Najprościej tak określić. I wygląda na to, że w naszym zrozumieniu jest to najgorszą możliwą... No tak, jakby. Alternatywą doświadczania i odczuwania. Bo to jest taka nieświadomość tego, tak? Czyli tak naprawdę szukanie tej miłości no najbardziej nas kosztuje, najwięcej, najdrożej. No. To jest odpowiedź chyba na to, czymżeż jest życie. Szukanie miłości, dlatego cierpimy, dlatego tak strasznie cierpimy. Dlatego, no tak naprawdę każdy jej szuka. Tak, każdy jej szuka, każdy. Ale szuka ją w najniższych warstwach tych energetycznych, więc automatycznie wszystko czuje i odczuwa. No, każde potknięcie, dotknięcie. Dobrze. Wracamy z powrotem do tego drugiego poziomu, bo tam mnie interesuje, żebyś dokończyła. Mhm. Ten później, gdy to się wszystko już jakby... Czy też się zawija z powrotem do źródła? Tak, zawija się, wszystko schodzi. Ale mówię, że tego jest dużo mniej, dużo. Rozumiem. Też nie idzie tego określić, bo to każdy ma inaczej. Tak. Ale to tak, jakbyś tam miał na przykład milion, a tutaj masz na przykład 10. No właśnie. Czyli tak, taki to jest ogromna różnica. Duża różnica. Ogromny skok. W rzędzie wielkości. Mhm. Dobrze. Wraca do źródła i teraz zobacz, co się dalej dzieje. Znowu jest taka błogość, taka radość, ale już wypluło. Już wyskoczyło z powrotem? Tak, tak. I co teraz czuj? Wchodzisz w tą energię i poczuj ją całą sobą. Czego ona szuka? Wiesz? Niczego. To już jest miłość. I co ona robi? Czym ona się zajmuje? Gdzie idzie? Co robi? W ogóle, ja tu mówię, używam takich, wiesz, prostackich słów, aż się sam głupio czuję, że takie pytania zadaję. No tak, tylko że to trzeba jakoś właśnie przetłumaczyć. No, tak, dlatego chcę, żebyś właśnie jakby z tego miejsca... Bo ja widzę energię, dobra, ale to co to jest ta energia? Właśnie, chcę, żebyś... Co ona robi, czy ona pomaga, co ona robi? Tak, żebyś w pełni to przekazać ludziom w miarę możliwości. No i... Odczuwaj, odczuj. Nie mogę jej zebrać w jedno, bo ja widzę takie rozproszenie. Dobrze, to zobacz, może właśnie to o to chodzi, że to rozproszenie też ma się jakoś scalić, tylko teraz ja przenoszę cię na bardzo wysoki poziom odczuwania i rozumienia. To tak jakby fala...
Dobra, co robi ta fala? Popatrz. Zobaczyłam jakby taką falę. Przykładowo jest planeta. Spada na nią fala. I ta fala, tak obrazowo, otula planetę. Jak jest taki odpychacz do rur, takie, wiesz co, takie, żeby odepchać takie gumowe, aha. Żeby odepchać zlew, kojarzysz aha, coś takiego, tak, rozumiem. No to tak po prostu podnosi jakby całą świadomość, tak, jejo, tak jakoś, tak przepełnia miłością, tak wibracje podnosi. To jest taka fala ogromna. Dobra, wczuj się w to i wejdź w to, stań się tym. Stań się tym, żebyś myślała, czuła i mówiła właśnie jak to. Żeby najwięcej przekazać, trzeba się jakby zintegrować z tym czymś. To jest tak jak to opisać? Spokojnie, powolutku. To jest... Szukam takich obrazowych przykładów. Patrz, jak ty mnie podnosisz na wyższy poziom wibracji, tak. I dodajesz, i tak czujesz takie mrowienie w ciele na przykład. Tak, rozumiem. To jest taka fala, która przychodzi przykładowo na ziemię, tak. I ona jakby automatycznie jakby unosi, czy podnosi całkowicie poziom tych wibracji miłości do tych bezwarunkowych. Czy to nie jest jakby jednostka, tylko ogromna fala, przestrzeń, która wpływa w ziemię, w planetę jakąś na przykład i ona w całości ją podnosi. A widzisz, czyli tutaj... Czyli nie jako te istoty takie duchowe, które nam pomagają, tak. Bo wiesz, ci aniołowie przykładowo, tak? Tak. Tam, w tym drugim poziomie. Tak. Tylko tu już jest jako fala. Dobrze. W takim razie ja teraz synchronizuję cię całkowicie. Wypełniam cię absolutnie tą wibracją i już jesteś tą wibracją. Podnoszę cię, synchronizuję z tą wibracją. Jesteś tą wibracją. Jak teraz to wszystko odczuwasz? Znowu czegoś szukam, bo znowu to jest wszędzie. Dobrze, czyli znowu szukasz czegoś, tego, czego ta energia szuka. Tak. Właśnie dobrze. I teraz dochodzi do ciebie pełne zrozumienie. Czego szukasz? Czegoś, co mogę naprawić? Jak widzę jakiś ciemny punkcik, który jest gotowy na jakby przejście, to po prostu dopadam go, tak. I go podnoszę. O, tak mogę to powiedzieć. Super, daję ci teraz potem. To tak jak moc. Jest, wiesz co, takie... czekaj, jak to się nazywa? Te stwory, co pływają w morzu. Takie fajne, Jezu, jak to się nazywa? Tak jak ręką ruszasz, tak wolno, jak to się nazywa? Tak fajnie pływają. Ameba? Nie. Aha. Czy to jest ameba? A, mówisz... Kojarzysz? Mówisz, tak, tak, mówisz o... No wiesz, nie mam wyrazu. Wiem, co się dzieje, bo żeśmy przeszli trochę wyżej, ponad te nazwy, dlatego... Nie, nie mogę. Jak to się nazywa? Meduza? Meduza, coś takiego. O, meduza. Musiałem zejść na dół, żeby wziąć nazwę. No ja, bo ja byłam już w morzu i szukałam. No właśnie, ja dlatego musiałem zejść na dół. Nie, ty, ale słuchaj, ale teraz zrozumiałem, o co chodzi. Szok. Dosłownie, żeby mówić o czymś, musimy wchodzić w dany poziom, bo inaczej nie no będzie... dokładnie. Dlatego są tacy ludzie, którzy tak pięknie mówią, bo oni są w pewnym poziomie, nie przekraczają go, tylko go ciągle udoskonalają, nie wychodząc z niego, są uwięzieni i stają się no, perfekcjonistami własnego zniewolenia. O! Szok. Znaczy ja widzę puszkę, to co ty zacząłeś mówić, to ja widziałam, zobaczam, puszka mi się pokazała. Dokładnie, dokładnie. Żeby dojść do perfekcji, musisz się zatrzymać, ale do perfekcji tak. Niczego. To jest najdziwniejsze, że uzyskujesz perfekcję w nicości. Wiesz, tak, to jest to, co Sai Baba nam mówił, tak? Tak. O to chodzi o tą drobinę, to ziarenko takie w sercu, które się tli. Tak. I nie otoczkę. I tam sięgać, do środka. Dokładnie. Wolność, to jest taka wolność, taka, no to jest takie piękne, takie
Takie, że właśnie nie idzie tego opisać, tak? Tak, to jest iskra życia. To jest coś, tak, co jest ciągle w ruchu. Tak, w ruchu. To jest piękne. Tak. Iskra życia, dokładnie. Dobrze, teraz z powrotem szukasz, cały czas szukasz, jesteś tą energią i szukasz i znajdujesz to, co szukałaś. Znalazłaś już i teraz co się znowu dzieje? I to jest przykładowo, doleciałam do planety, tak, która jakby była gotowa na przejście na kolejny poziom. Tak. Czyli wzniesienie. Tak. I ja jako ta ameba, czy jako co to było, ta meduza. Meduza, tak. No, meduza. Oblepiam jakby. Czekaj, ale czy na pewno my, a dobra, nieważne, to nie ma znaczenia. Dobrze, no połykasz. To jest takie opisowe, tak? Dobrze, połykasz. Sobie wyobrazić, bo to chodzi o energię. Dobra, połykasz i co się dzieje? I teraz ze mnie wypływają jakby takie drobiny takiego światła, takiej miłości, takiej. I jakby następował wybuch tej planety, ja to trzymam. Tak. Ta planeta wybucha w środku. Co dalej? Ja się tym oblepiłam. Ona się oczyściła. Mąka puściła. No tak to wygląda, wiesz, bo ja się tym oblepiłam, tym brudem. Znaczy brudem, to nie jest taki brud jak ta nasza Ziemia jeszcze. Rozumiem. To jest zupełnie inny poziom. Na tej planecie, na której ja poleciałam. Tak. Ale i tak trzeba było coś wyssać z niej, pozbierać. Dobrze, to oczyść ją. Tak, ja to zebrałam, ja to mam, to jest pooblepiane, to mi nie szkodzi. Dobrze, i co dalej robisz? Ta planeta się błyszczy. Pięknie. Ta planeta jest jakby podobna do tej naszej Ziemi, ale to jeszcze to nie jest. To nasza Ziemia jest, ta nowa jest inna. Dobrze, to teraz dalej. Ale wiesz co? Co? Co ja teraz powiedziałam? Bo ja powiedziałam, że ta planeta, co teraz ja ją jakby jako ta meduza oczyściłam, ona nie jest na takich niskich wibracjach. Czyli to by wyglądało na to, że co, że nasza Ziemia była na tym pierwszym rozdaniu, że tak powiem? Tak. I ona była pierwsza? Tak. Która zaczyna zwijać to wszystko? Tak. Czyli ta pierwsza, która zwija. Na to wszystko wskazuje. Tak, jakby doszła do końca, nie? O, właśnie. Jakby i się zwija. Tak, ale to bardzo dobry znak. To bardzo dobry znak. I dlatego to wszystko jest takie inne, że oni nie wiedzieli, jak oni lecieli, te wszystkie istoty duchowe. Tak. I dlatego ja zaczynam to rozumieć. Ten kłębuszek się rozwinął jakby do końca. Tak. I tu my na tej ziemi zaczynamy to zwijać. Dokładnie. I dlatego oni nie wiedzieli. I to teraz to wszystko jest takie nowe. Dokładnie. Popatrz, jak powolutku dochodzi do nas pewne zrozumienie. Rozumiesz? Ale to wszystko trzeba w obrazach, bo to jest nie do wytłumaczenia. Nie, oczywiście, ale powolutku dajemy sobie świetnie z tym radę. Właśnie chodzi o to, że jakby przekazujemy, jak to się dzieje. Z kilku poziomów przekazujemy. To jest bardzo, bardzo cenna uwaga. Dobra. A ja teraz poleciałam do źródła. Dobrze, tak. I znowu mnie nie ma. Dobrze, i poczuj, co się dzieje z tobą w źródle. Ja nie wiem, czy ja chcę wyfrunąć znowu. No to poczuj całą sobą, czy ty chcesz wyfrunąć, czy nie? No już chyba nie, już tam jestem. Dobrze. A poczuj, czy są jakieś naciski na ciebie? Nie. Nie ma? Dobrze. Poczekamy, zobaczymy, co się dalej wydarzy. Teraz nic się nie wydarza, to znaczy ze mną się nic nie wydarza, ale mogę powiedzieć, że moi bracia i siostry, tak, którzy są, dalej chcą doświadczać, czyli dalej znowu te kuleczki, tak, oni lecą, a ja już tego nie potrzebuję. Czyli gdy następuje to ostatnie
ten ostatni proces oczyszczenia i zwinięcia, tak, to już zostaje w źródle. Dobrze, to poczekamy tak długo, aż coś zrozumiesz, coś wydarzy się. Czekamy w tym źródle. A ty teraz rozpłyń się na całe źródło, żeby zrozumieć całe źródło, żeby zrozumieć, czy jest coś jeszcze. Czy są jakieś, docierają do ciebie jakieś informacje z zewnątrz? Czy jest cisza absolutna? Czy są jakieś informacje, które krążą wewnątrz? Ciebie jako źródła. Teraz zobaczyłam, tak, że te kuleczki, które się cofają, że ja od nich mam jakąś wiedzę. Jest jakby ostatni jeszcze poziom, tam głębiej. No właśnie, chcę, żebyś głębiej sięgnęła. Ale tam już nie ma nic. Czyli to tak, jak ja bym czekała za nimi wszystkimi. Czy to jest możliwe? Wygląda na to, że w źródle wszystkie te cząsteczki czekają też na resztę, aż wszyscy zakończą i się połączą. I się połączy w całość. Dobrze, wtedy. Teraz zrobimy takie doświadczenie. Ja teraz przyspieszam cały proces i wszystkie kuleczki doświadczają w przyspieszonym tempie, oczyszczają się, rozwijają, zwijają, oczyszczają. Już wszystkie, całe źródło jest jednym wielkim istnieniem. Co się teraz dalej stanie z tym źródłem? Czy jest częścią czegoś więcej, jakby wyżej, czy od nowa się rozpada na cząsteczki? Albo może jakaś inna jest alternatywa. Chcę, żebyś teraz całkowicie się wczuła w to wszystko i poczuła, co się tam wydarzy. Wracają. Jest nas już bardzo dużo. Tak, wszyscy mają wrócić. Ma być proces całkowicie zamknięty. Wszystko ma się zwinąć do środka, ale dokładnie wszystko. Ze wszystkich poziomów, wszystkich istnień. Źródło ma stać się kompletne, pełne. A ty masz to wszystko odczuć. I tu mam takie myśli i takie mi przychodzi, że nie może przecież być końca. Spokojnie, nie może być końca. Jesteśmy tam. Jesteś teraz źródłem i myślisz jak źródło. Czujesz jak źródło. My się przedostajemy jakby teraz wszyscy już do tego ostatecznego jakby źródła. To znaczy, gdzie się przedostajecie? Opisz. Skoro jesteśmy w źródle, to jakby tak, jest jeszcze jakiś poziom źródła, taki nad tym. To zobacz go wyraźnie teraz. Takie miejsce. To jest takie nic, taka pusta przestrzeń jakby, taka energetyczna. Tylko, że my tam będziemy się łączyć w jedno. Czyli nie łączycie się w źródle, tylko poza. To jest jakby źródło. Tylko to jest jakby takie... Czyli źródło też się musi oczyścić, tak jak tamte planety, które oczyściłaś ostatnio, gdy wchodziłaś. O co tu chodzi? Czyli to by było jakoś, bo skoro to jest tam źródło, a my jesteśmy przed źródłem, jakby przyklejeni do tego, co jest znowu tą iskierką. Tak jak Sai Baba mówił. Tak. I my czekamy, jak masz kulę, to te wszystkie kule, co ja mówiłam, że niby, że jesteśmy w źródle, ja już się nie rozdzielam, one się przyklejają do tego. To tak, wiesz, to wygląda jak zapłodnienie normalnie. Jak plemniki się do jajeczka przedostają. Dobrze. W takim razie zobaczymy, co się dalej wydarzy. Obserwuj wszystko, odczuwaj. Teraz już tak jakby się przedostajemy, dosłownie jak plemniki. Tak. Bo wszystko jest pozbierane. Jest czysto dookoła nas. Tam się przedostajemy. Tak. Tworzymy się, tak jakby formujemy się w jedno. Tak. No i teraz jakby plemniczek jeden się przedostaje ze środka. Wylatuje i rozpoczyna się na nowo wszystko. I on jakby ściągał siatkę. Siatkę, która wyznacza drogę, tak jak to, jak wygląda, jak taka pajęczyna, jakby jeden plemniczek wniósł za sobą pajęczynę, taką siatkę, po której będą znowu mogły schodzić istoty
żeby doświadczać. Czyli jakiś plan, według którego znowu się będzie coś działo. Ale to jest zupełnie coś innego. Bo to nie jest znowu tak, jak było, że ta powtórka. Dobrze, odczuwaj całą sobą i obserwuj wszystko. I co zaobserwowałaś? Że to jest bardzo trudne. To jest za taki szmat czasu, że ja nie wiem, czy my jesteśmy, czy ja jestem w ogóle w stanie cokolwiek zobaczyć. Spokojnie. Ja ci cały czas podnoszę wibracje i synchronizuję cię z danym poziomem, z którym się wznosisz. Doświadczasz. Płyniesz w tym procesie. To jest inny jakby rodzaj doświadczania, bo ja cały czas widzę, że ten jakby plemniczek, on cały czas rozwija tą siatkę. Dobrze. I on leci wszędzie, po prostu wszędzie. I teraz jakby zaczynało się jakieś nowe doświadczenie znowu. Dobrze, teraz... Ale na zupełnie innych poziomach, takich energetycznych. Dobrze, wchodzisz teraz w ten plemniczek. Przyjmujesz w pełni jakby to, co on czuje, co myśli, cały jego plan. Staje się teraz już dla ciebie zrozumiały i teraz już wiesz, o co chodzi. Jaki on plan ma? Co on robi? Po co? Do czego? Nie mogę od niego nic odebrać. Ty jesteś nim. Ty nie odbierzesz od niego nic, ty jesteś nim. No właśnie, ale mam taką... Dobrze. Ja cały czas wiem, że ja mam rozciągać za sobą tą siatkę. Dobrze, rozciągaj tą siatkę, a ja teraz synchronizuję ci cały czas, podnoszę twoje wibracje i wiesz dokładnie to wszystko, co on. I wiesz, że masz to robić, więc rób to, rozkładaj tą siatkę. Po tej siatce zaczyna schodzić energia ze źródła. Dobrze, i patrz, co się dzieje i rób swoje. Tworzą się takie spirale, ale to jest wszędzie, tam nie ma początku. Nie ma początku i nie ma końca, jakieś spirale się tworzą, jakieś... Dobrze. Jesteś teraz tym wszystkim. Tylko, że patrz, bo to tak wygląda, jakby te duszyczki znowu się tam potworzyły. Tak. I to one się ześlizgują po tej pajęczynie, po tej sieci. Jakby teraz dla nowego doświadczania one schodzą w takiej formie, w taki sposób. Tylko co one będą robiły? Bo ja widzę, że to jest, ta pajęczyna jest po prostu wszędzie, tak? Wszędzie. Dobrze. To znaczy tak, że nie ma początku i nie ma końca, tak? Bo... Dobrze, teraz wejdź w jednego z takiego pajączka i zobacz, o co tam chodzi. Jakie on ma cele, po co, gdzie idzie, co chce zrobić, co czuje, jak myśli. I teraz jesteś nim. Ja cię synchronizuję, dostosowuję do jego wibracji, do jego poziomu. Jesteś nim. Wiesz co, tak mi się wydaje, że jestem nim, ale... jakby wszystkimi. A, czyli jest wtedy połączenie, że... Ta zbiorowa świadomość, tak jakby. Aha, czyli już teraz wiemy, że ten następny poziom to będzie zbiorowa świadomość. Dobrze, jaki macie cel, wszystki, tym lepiej nawet, bo teraz w ten sposób będziesz czuła, myślała jako całość. Cały czas widzę to schodzenie, te pajęczyny taką. Dobrze. Ja przyspieszam to schodzenie. No chcę, żebyśmy zobaczyli, co będzie następne. Teraz widzę, że jakby się zaczynało tworzyć coś nowego. Jakby płaszczyzna. Wiesz, tak mi się wydaje. Jeżeli można to tak opisać, to... Ja nie wiem, czy to tak mogę opisać. A dobra, to... No bo nie wiem, jak mam to wytłumaczyć, wiesz, jakby, nie wiem, jedna planeta przykładowo. Może... Tylko jedna? Nie, tak widzisz. Tak jak widzisz, tak mów. Ja widzę jakby te wszystkie to jako jedność, tak, czyli ta cała dusza. Nie wiem, jak to opisać. Jakby to wszystko schodziło w jedno miejsce. Też żeby doświadczać już. Tak. Ale już jakiejś takiej esencji, takiej głębi, takiej... No tego to już nie wiem, jak mam to powiedzieć. Dobrze, to jak ci na myśl przychodzi? Takie,
stworzyła się przykładowo jedna planeta i ta cała energia po prostu jest, żeby doświadczać, ale już na jednej planecie, jako zbiorowość. Bo to jest ogromne, to nie jest tak, że to jest tak jak na przykład Ziemia, tak? Małe, to już jest jeden ogrom taki. Czyli tak jakby były te wszystkie istnienia, czy cywilizacje różne jak są, tak różnie wyglądające to wszystko, tak. To ja nie wiem jak to będzie wyglądało, to już nie jako takie, to już takie bardziej energetyczne, zróżnicowane na poziomie, na różnych poziomach jakby miłości, ale takiej szukającej jeszcze jakby takiej jeszcze głębi, bo one tam mają już tak naprawdę mało do zrobienia. Tylko on, to tak jakby jest tak trochę, nie wiem, z nudów. Ciekawości może znowu zobacz. Doświadczenie znowu czegoś innego. Jeszcze takiego poziomu, który nie był dotknięty. Głębi bezwarunkowej miłości, jakby mogła to tak określić. Chociaż się wydaje, że nie może być już nic innego dla nas. A może to tylko jest taki sposób naszego myślenia. No właśnie, ograniczeń. No bo też to jest z punktu trudno. Naszych ograniczeń widzimy tylko to tak. Ale nie szkodzi. To nic. Będziemy sięgali tak, jak długo się da. To już jest coś, czego się chyba nie da zrozumieć. Tej głębi z głębi. To teraz spójrz w tą głębię. Czy ona ma koniec? Nie. Czyli takich sytuacji różnego rodzaju może być jeszcze miliony, miliardy, biliony. No, dokładnie. Nieskończoność. Dobrze, to teraz słuchaj, zrobimy coś takiego, że jako czysta świadomość, ja to oczyszczam cię całkowicie, i ty jako czysta świadomość ruszasz w tą stronę, nazwiemy to tunelem poznania. Będziesz poznawała wszystko to, co następne się będzie działo. Obojętnie, czy to będziesz rozumiała, czy nie. Teraz ruszasz ten tunel i mówisz, co jest następne, co następne, co widzisz, wszystko po kolei i lecimy w nieskończoność. Czyli opuszczasz tą przestrzeń, widzisz, jak ją opuszczasz. I... Czuję takie dziwne odczucie jakieś. Co to jest za odczucie? No, nie powiem, bo nie wiem. Dobrze, to co czujesz, powiedz. Nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć, nie wiem. Nie wiem, no nie wiem. No, a ja wiem, ale nie mogę ci podpowiedzieć, bo chcesz mieć to, ty to powiedział. Przychodzą takie pierwsze myśli. I te myśli, które przychodzą pierwsze, taki moment jest. Trzeba to omówić o tym i wtedy będzie dobrze. Czuję coś, co znam. Tak, ale ty próbujesz to nazwać umysłem tak. I dlatego się gubisz, brakuje tak, ci słów. Dokładnie. Nie rób tego, zrób to inaczej, zrób to tak, jak ja robię. Ja mówię, kieruję cię coś i od razu dostaję odpowiedź na to. Ale co, że zlecę? Dobrze, lecisz, ale cały czas do ciebie docierają informacje. To są subtelne. Wyluzuj całkowicie, zrób coś takiego, jak ja mówię, płyniesz jak taka kłoda środkiem rzeki, z prądem. Żadnego oporu, nic. Ty płyniesz razem z wodą. W ten sposób nie zużywasz żadnej energii, żadnej. I teraz lecisz właśnie w tą przestrzeń i te wszystkie, które do ciebie docierają, odczucia, odpowiedzi, obrazy, to wszystko, co jest, to mów. Tak sobie spokojnie. Wiem, tylko że ja nic nie miałam. Dobrze, to jest dobrze. Dziwne. Że tak to cały czas gadam. Dobrze, teraz słuchaj. Teraz słuchaj, ja ci zadam pytanie. Co opuściłaś? No, coś opuściłam. Tak, opuściłaś coś i ruszyłaś ten tunel. Co czujesz, że co opuściłaś? Co ci przychodzi na myśl, jak sobie zadajesz to pytanie? Jakby jakiś poziom. O, jest. Właśnie o to chodziło. Opuściłaś poziom i teraz poczuj to, gdzie dalej się udajesz. Znowu wleciałam w następny. Odwracam się, żeby zobaczyć, co tam mam za plecami. Tak. Znowu jakiś poziom, jakby to był. Teraz zobacz, jaka jest różnica między tamtym, które opuściłaś, a tym, do którego zmierzasz. Czym się różnią? Co czujesz? Co widzisz? Jak odbierasz? Powiedziała, ja to tak jakby zabrudzone było. Jakoś... Spokojnie, stoisz na samym środku między tymi dwoma poziomami. Na środku, czyli na granicy stoisz. Ja teraz oczyszczam cię, rozumiesz tamten, z którego przybyłaś i teraz synchronizuję cię z tym, do którego zaraz wejdziesz
i rozumiesz obydwa. I teraz... Dobra, to powiem ci tak, co teraz do mnie takiego przyszło. Oto wiem właśnie... dlaczego, tak? Ale teraz zobaczyłam dopiero jakby takie małe ziarenko, takie, tak, ale nieczyste ziarenko. Brudne ziarenko. Tak. Które zostało wypuszczone z złe ziarenko, ze źródła. Tak. Nie wiem czemu. Żeby coś się działo. Żeby znowu można było doświadczyć. Czyli to, co wychodzi ze źródła, jest jakby celowo wypuszczane jako coś, nazwiemy to złe, niekorzystne, po to, żeby zaczęło się coś dziać? Czyli jakby wyszła dobra intencja. No tak, nie... jak, no tak właśnie... Ja nie chciałam tego przez cały czas, wiesz? Ja właśnie widziałam, czułem i widziałam, że ty cały czas się blokujesz przed pewną prawdą. Nie, przed pewną możliwe, prawdą. Ale nie wiem, czy to jest możliwe, wiesz? O to chodzi. No. Czy to jest możliwe, czy to mi się nie po prostu zdurało to, rozumiesz? Tak. Bo kiedy można doświadczyć dobra? Kiedy mogę porównać coś ze złem? Tak, ale myśmy już powinni dawno opuścili dualizm, więc teraz, skoro jesteśmy już, przekroczyliśmy ten poziom, ponieważ nie odłączyłaś się od dualizmu, pociągnęłaś go za sobą, to widzisz, to zobaczyłaś to ziarenko, które chciałoby cię wrócić z powrotem. Nie, odsyłamy to do źródełka, oczyść to całkowicie. No, wpłynęło. Niech wróci czysta energia do źródełka. Już nie ma dualizmu, jest teraz tylko czysta, bezwarunkowa miłość. I już doświadczamy tylko tego. I idziemy dalej. I teraz, co się teraz dzieje? Do czego teraz wchodzisz? I teraz jakby przede mną jest przestrzeń czysta. Tak. Teraz z tej przestrzeni czystej odwróć się w tamtą przestrzeń, którą opuszczasz. Jak ona wygląda w stosunku do tej przestrzeni? Jak wygląda, co czujesz? To tak wygląda, jakby cały czas jakiś tam system oczyszczania jeszcze był. I tu, gdzie teraz jestem, tak, jest po prostu czysto. Dobrze, wchodzisz teraz w tą czystą przestrzeń i powiedz, co czujesz, co widzisz. Wszystkimi zmysłami teraz odbierasz. Ja oczyszczam percepcję twoich wszystkich zmysłów do perfekcji. I teraz jesteś tą przestrzenią, w którą weszłaś. Jesteś całą tą przestrzenią, całą wiedzą, wszystkim. I czujesz wszystko. Co widzisz? Co czujesz? Co myślisz? Ciszę. Słyszysz ciszę. Dobrze. Teraz ja ciebie synchronizuję i stajesz się tą ciszą. Wnoszę twoje wibracje, wszystko i stajesz się tą ciszą. W pełni jesteś nią. I teraz poczuj, kim jesteś. Czy masz jakieś marzenia, pragnienia? Bo to wszystko, co teraz czujesz, co do ciebie dociera, dotyczy tego miejsca. Tej przestrzeni, tego poziomu. Mi się wydaje, że ja się znalazłam w źródle znowu. Czy zatoczyłam znowu jakieś kółko i wróciłam do źródła. Czy to jest to samo źródło, w którym byłaś? Czy czujesz go inaczej? Znaczy mi się wydaje, że ja się cofnęłam do tego źródła, czy znowu tym doświadczaniem znowu wróciłam do źródła. Czyli poszliśmy nie tą drogą? Nie. Cały czas jest jakiegoś rodzaju doświadczanie. Czyli na wszystkich poziomach. Tylko zupełnie na innych wibracjach, poziomach. Bo tu nie ma końca. Czyli schemat jest jakby ciągle ten sam. Nie dostaniemy odpowiedzi takiej, że dobra, teraz jest koniec. Już nic stąd nie wychodzi na przykład. Ta słuchaj, ja mam super pomysł. Ja teraz absolutnie cię teraz odłączam ze wszystkich twoich doświadczeń, ze wszystkich twoich energii. Jesteś teraz czystym istnieniem, jesteś tym, tą najczystszą energią. Bez żadnych zapisów, bez niczego. Teraz przenoszę ciebie na sam koniec tej podróży. Na sam koniec. I teraz powiedz, co się dzieje? Poleciałam na sam czubek jakby takiej piramidy. Tak? Na samą górę. Tak siedzę i obserwuję. Dosłownie obserwuję z tej góry tą piramidę, która jakby była żywa.
jak czujesz tą całą piramidę? Jak ją odczuwasz? Ja tam na tym czubku powinnam się czuć tak jak źródło, czyli jak źródło, Bóg, o. A pode mną to, co zostało stworzone. Dobrze, tu teraz zobacz to wszystko, co jest pod tobą, co zostało stworzone. Wszystko, całkowicie wszystko. I co tam jest pod tobą? To już jest na takim etapie tych powrotów do tego źródła i tego wypluwania, że to wszystko już jest takie czyste i to tak czeka na zwinięcie, że tak powiem. Dobrze, to teraz weź to wszystko zwin. Oczyść ostatecznie i zwin. Co wtedy się wydarzy? Gdy oczyścisz to, co... Wybuch, tak? I co się dzieje? Nie ma nic. Znaczy nic, nie ma nic, a jest wszystko. Jest taka cisza. Dobrze, to teraz będziemy w tej ciszy trwać i zobaczymy, co się wydarzy. Zaczynają się jakby oddzielać takie... jakieś części. Formują się. To ja się zastanawiam, co mogę robić, skoro doświadczyłam już wszystkiego. No, co wymyślisz? A tu się włącza takie jakby, wiesz, ja, że nie można się nudzić. Rozumiesz coś z tego? Nie, już teraz nic. Ja ci powiem. Właśnie o co to chodzi? Chodzi o to, że gdy już dojdziemy do tej ciszy, do tego, za czym tak bardzo tęsknimy i marzymy, tak, i staniemy się tą ciszą, to z nudów zaczniemy znowu coś kombinować, coś wymyślimy, i znowu zacznie się coś dziać. I dlatego bierzemy udział cały czas w tym, bo ten proces trwa w kółko. Tak, to jest najpierw... najlepiej tak, jak to określiłeś to, co te czułam. O. Dokładnie. Dokładnie cały czas. Ja cały czas szukałem takiego zrozumienia dla całości, gdy już naprawdę, czyli nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go ciągle gonić. Cały czas gonić, tak. No bo to jest bez sensu. Bo nawet zupełnie, gdy go złapiemy, to dalej no jesteśmy znudzeni. Znowu coś chcemy, tak, dalej robić. Może to jest takie tutaj bardzo takie, wiesz, no... No to jest na nasz język. Ludzkie, ale na nasz język. Tak, tak, ale inaczej się nie da. Niemniej jednak, no nie da się. No. Myślę, że to się dzieje na wszystkich poziomach, że system działa ten sam. On inaczej jest widziany, inaczej rozumiany, ale system działa ten sam. Że cały czas najpierw dążymy do tej mamy wielkiej szczęśliwości, tej miłości bezwarunkowej, bez tej... Do tego, wszyscy coś naprawiają, do, zobaczcie. Tak. Wszyscy z każdego poziomu, tak, jakiego by nie byli, oni każdy coś naprawia. Tak, tak. Nawet ci, co są tam wysoko, to oni pomagają tym słabszym, coś tam naprawiają. Wszyscy dążą do tak zwanego punktu zero, a gdy mają ten punkt zero, nudzą się. Nudzą się. Wiesz, bo mi, głupio mi było używać takich słów. Bo to, wiesz, to jest takie ludzkie, nudzę się, nie? Ale... Tak. Ale cały czas tam jakby coś wypryskiwało stamtąd i to nie, bo mówię, no, my byśmy może chcieli zobaczyć całkowicie ten koniec, ale tego nie ma. Bo nawet jak jesteś na tej górze, to jak ja siedziałam na tej górze, to ja się nudziłam. Tylko, że ja nie wiedziałam, czy ja się nudzę jako człowiek się nudzę. Bo co, bo tam pode mną już wszystko ponaprawiane, no i co teraz? Tylko, co ja dalej mam robić? Tylko widzisz, chodzi o to, że koniec jest. Koniec jest, tylko ten koniec jest w zrozumieniu, a nie w wyglądzie czegoś. Tak, no bo możemy... tam już jest czysta miłość możemy... i to wszystko, te poziomy kolejne, one się opierają już, ale nie na tym, co było. Tak, czyli my nie możemy już zobaczyć... Już za każdym razem jest inaczej, tylko że czy my nie jesteśmy w stanie to powiedzieć? Tak, czyli my nie jesteśmy... Przetłumaczyć, a nawet... na tym poziomie dojść do tego, co jest tam het daleko. Nie wiem, czy my jesteśmy w stanie to osiągnąć. Nie. Jesteśmy, bo
Chodzi o coś innego. Chodzi o to, że my chcemy zobaczyć. My chcemy odczuć. A koniec to jest koniec. Tak, ale powiesz to? No nie powiesz tego, bo nie jesteś w stanie tego powiedzieć. Tak, ale żeby przełożyć to na język ludzki, przełożyć to. To wystarczy powiedzieć w ten sposób. Jest coś takiego jak koniec. Tylko to jest, jak on wygląda jak słowo koniec. Więcej nic. Ale my chcemy zobaczyć ten koniec, dlatego ciągle tworzymy coś, żeby ten koniec gonić, żeby go ciągle do niego biegnąć. No bo dokładnie, żeby zobaczyć, bo ja bym chciała zobaczyć ten koniec, ale czy ja nie wiem, czy jestem w stanie dostrzec ten koniec, bo tam już jest nic, tam jest pusto, tak? Tak. Czy pusto, to jest takie miłość, mogę powiedzieć, tak? Tak, ale Kasiu, chodzi... Energia miłości. Chodzi o to, że dopóki chcesz dostrzec koniec, nie możesz go dostrzec, no właśnie, bo no cały czas nie go tworzysz, no. Bo go tworzysz tak. I biegniesz za nim. No tak. Ale gdy mówisz koniec, to już jest. Koniec. To tak. Już jest. Koniec ten. No można tak powiedzieć, i tylko, że sobie już po prostu nie wyobrażać, tylko zakończyć to. Dokładnie. Ale kiedy to się stanie? Stanie się wtedy. Popatrz, zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz. Gdy zaczynałaś od początku, to była to taka sinusoida. Tak. I ona coraz mniejsza, coraz mniejsza. Ale tam było łatwo. Tak, tam było łatwo. Bo na górze im było... dalej, tym trudniej. Tak, ale chodzi o to, że trudniej zrozumieć, ale ona jest coraz mniejsza. Coraz mniejsza. No tak, bo ona się zwija coraz. Pamiętasz tak, pierwsze zwinięcie to było jak milion do dziesięciu. W drugim już jak było z dziesięciu do już minus 100 000. No czyli właśnie. Już jesteśmy po drugiej stronie i potem już cały czas szło w drugą stronę. Czyli zaczęła się robić klapsydra. Najpierw szło do tego zwężenia, tak. A potem szło... To jest najlepsze określenie, tak. Mi się tu przypomina to badanie, które myśmy kiedyś zrobili z Aleksem i jak ja go wprowadziłem w te wszechświaty i on w pewnym momencie powiedział, że nie może już dalej pójść, a ja go zsynchronizowałem. I on wtedy zobaczył właśnie coś takiego jak klapsydrę. Właśnie zobaczył to przewężenie i gdy przeszedł przez niego, to wtedy zobaczył, że to jest cały czas się tak dzieje, jakby wychodził z jednej klapsydry do drugiej, z jednej do drugiej. Cały... No to jest, powiem ci, że nawet dobre to do zobrazowania określenie. Dlatego ja cały czas tu, my to badamy to samo, tylko inaczej nazywamy, innego systemu używamy, ale jak patrzę na tamto badanie, a to jest dokładnie to samo. Właśnie wszystko ma przejścia, ta siatka, o której mówiłaś, co pajączek robił, to są połączone wszystkie klapsydry. Tak. I to wszystko cały czas są przejścia, czyli cały czas jest pragnienie, zrozumienie, pragnienie, zrozumienie, pragnienie, zrozumienie, nuda, pragnienie, zrozumienie, nuda. Nuda, no tak. I znowu pragnienie, zrozumienie i cały czas ten system jest taki falowy. Czyli dopóki nam się będzie cokolwiek chciało, będziemy mieli wiecznie ten problem. Dopiero jak nam się przestanie chcieć, wtedy zrobi się cisza i to będzie koniec. Ale ten koniec będzie trwał tak długo, dopóki my się nie znudzimy. Jak się znudzimy i powstanie nas jakiekolwiek pragnienie, znowu zaczynamy całą wędrówkę. Tak. I te odległości... Znowu taka cząsteczka, która wyleci, nie? Tak. I odległości między pragnieniem, nudą, a pragnieniem, to są te momenty, które naradzamy się. Czyli umiera niby ciało, przechodzimy w ten stan stanu błogości, zaczynamy się nudzić i od nowa wskakujemy w jakieś majteczki, jakieś spodnie, jakieś bluzeczki i zaczynamy życie. I zaczynamy znowu przechodzić całą gehennę, potem znowu zaczynamy dążyć do tej ciszy. Potem następuje znudzenie tą ciszą, za długo, że nic nie robimy, powstaje intencja i od nowa, i w kółko, i tak. I też ten system działa nie tylko międzyinkarnacyjnie, ale nawet w życiu. Zwróć uwagę, że cały czas mamy to samo. Najpierw mamy za dużo pracy. Próbujemy to wszystko ogarnąć, ogarniamy i następuje co? Cisza. Siadamy cisza. I mówimy, kurde, wreszcie mam wszystko porobione. Siedzisz godzinę i mówisz, nudzę się. Nudzę się. A, to wezmę pranie, zrobię albo posprzątam coś,
albo pójdę na zakupy i już wpadasz znowu w ciąg cały system. Popatrz, jak to wszystko jest połączone, czyli ta analogia tego pajączka, tej sieci i tego ciągłego wypluwania przez źródło i powrotu, to są tylko cały czas jakby to, co nasze najwyższe ja, tak nazwiemy, to chce nam cały czas przekazać, że bierzemy udział w czymś, co my jesteśmy tym motorem napędzającym, nasz umysł, nasze cenie, nasze znudzenie, nasze intencje. Czyli praktycznie to, żeśmy dzisiaj chyba, Kasiu, odkryli Amerykę. Która już dawno jest odkryta. Co jest odkryta, o tym wszystkim, dokładnie. O tym wszystkim doszliśmy piszą. Doszliśmy do tego samego. Tak, o tym wszyscy piszą, o tym wszyscy mówią już w najdawniejszych księgach, a my dalej odkrywamy, dalej gonimy króliczka. I tak gonią go wszyscy. Tak gonią go wszyscy. Oczywiście z różnych względów gonią. I to jest wygodne też. No, muszę ci powiedzieć, że dzisiaj przeszliśmy pewien proces, który powinien naprawdę uzmysłowić każdemu, kim jest. Tu nie ma różnicy, kto ma jak na imię, ale każdy bierze w tym procesie, o którym myśmy to mówili, można sobie go przetworzyć, jak się chce. To nie ma znaczenia, jak się go nazwie, jak się go opatrzy. To jest tylko jakiś proces. Dobrze, Kasiu, ten temat zamykamy. Dobra, Leszku, wiesz, co bym chciała jeszcze zrobić? Tak. Bo od ziemi my mieliśmy zebrać ten ciężar, to wszystko miało być przyklejone, pamiętasz, ten ciężar do ludzi? Tak. I ten, kto nie potrafił się oczyścić, mieliśmy go oczyścić, te bóle głowy miały być. Dobrze, to wracamy. To zbierzmy to, bo to jest taka kula, taka jest jakby na nitce wisi, do tego ją zabierzmy. Dobrze, ja teraz daję ci potężną moc, otulasz to światłem dookoła, zawijasz to. I teraz całość dajemy do słoneczka, słoneczko to zjada, rozpuszcza. To już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a słoneczko będzie teraz dawało dużo ciepła dla Polski. Nie ma być w tym roku zimy, ani w następnym. Ja nie lubię zimy. Więc słoneczko, kochane, proszę cię, wykorzystaj to paliwo na ogrzanie Polski, żeby było ciepło i Grzesiowi, i mi, i Mariuszowi, bo tam oni na tych rubieżach wschodnich mieszkają, żeby im było ciepło, a nam tutaj, żeby było ciepło. Dobrze. Każdy będzie dla całej Polski ciepła, ile się tylko da. Ciepła, spokoju, miłości, szczęścia, radości. Dobrze. O, jestem w źródle. Dobrze. Teraz sprawdź całą ziemię, całą przestrzeń, wszystko, czy jest czyste, czy jest wszystko w idealnym stanie. Ja doprowadzam najczystszą energię, czystą, piękną, wzmacniam ją bilion razy. I ta energia teraz zasila całą ziemię, otula, owija całą przestrzeń wszystkich ludzi, oczyszcza, synchronizuje wszystkich. Wszyscy są jedną czystą, wielką miłością, świadomością. Na razie widzę to wszystko takie czyste, tak? Pięknie. Zobaczymy, co będzie pewnie za tydzień. Dobrze, chodzi mi o to. A na razie to musi się wszystko, wiesz, dopasować energetycznie. Tak, zostawiamy już to wszystko, to się samoczynnie dzieje. Kasiu, ja teraz chciałbym cię przenieść do tego snu, o którym ostatnio mówiłaś. Tam miałaś sen. To badanie. Tak, co teraz mówiłaś ostatnio, że tam miał jakiś sen, coś o UFO, coś ci się śniło, jakieś takie rzeczy. Tak. Poprzednio miałam znowu jakieś badanie robione. Tak, i teraz znowu jakaś sytuacja była, coś tam... Teraz była sytuacja, tamto badanie to było pytanie... Aha, chciałam zobaczyć znowu bliźniaczy płomień swój, tak? Chciałam go zobaczyć, jak on wygląda. I teraz było pytanie, czy jestem w ciąży. I znalazłam się na planecie. Tak. Jakiś zupełnie inny, bo mogę to teraz tak właśnie dzisiaj się zastanawiam, co to było. Tak. Ja tam jakbym była, tak się czułam, jakbym po prostu dobrze, tam była. Dobrze, ja cię teraz przenoszę tam, wszędzie, gdzie byłaś i żebyś opowiadała o tym wszystkim od razu na bieżąco. Relacjonowała, jakby jesteś w tym śnie teraz i po kolei wszystko. To, co widzisz, co myślisz. Tam są takie inne domy, tak jakby wieżowce czy nie wieżowce, nie wiem. Na niebie wyświetlają się takie jakby, ja to tak odczytam jako hologramy, tak. Ale tak, widzę planety na przykład. Widzę planetę, tak. Która
wygląda tak jak te planety z gazet, Tak. czyli takie okrągłe, ale one są tak blisko. Czy to jest tak na jakby nad Ziemią, że one wiszą i że ja widzę dokładnie tą planetę. Tak. Jedna z tych planet była jakby owinięta flagą amerykańską. Cała poklejona flagą amerykańską. Tak. Potem widzę jakieś coś, wyświetlają się jakieś cyfry na niebie. Jakie cyfry? Różne, normalne takie cyferki. No, odczytaj cyferki. Pełno ich jest. Wiesz, to nie jest do odczytania, bo to jest tak jakby rzędy cyfr. Aha, dobra, dobra. Całe rzędy cyfr. Rozumiem. Tak czyli... jak w Matrixie coś, aha. Tyle że to nie w tych kolorach, tylko takie... Rozumiem, rozumiem. Szum przeźroczyste. Myślałem, że to było jakieś pojedyncze. Nie, właśnie nie. Tego było bardzo dużo. Ja w tym śnie starałam się i chciałam nawet zapamiętać te cyfry, ale ich było tak dużo, że nie zapamiętałam tak naprawdę żadnej. Dobrze. Za dużo tego było. Widzę te cyfry. Dobra, widzę te cyfry. Tak, poczekaj, ja mam takich... pomysł. Teraz tak, widzisz, ja oczyszczam percepcję twojego wzroku dokładnie, najdokładniej. Wszystko teraz pięknie widzisz, wszystkie cyferki bardzo wyraźnie. I teraz będą ci się wyświetlać na czerwono te wszystkie cyfry, które będą wylosowane teraz w lotto. I one się teraz wyświetlają. I teraz mów, które to są. No to mi się rozmyło. A dlaczego się rozmyło? Przecież mają się wyświetlić tak, jak będą wylosowane. To znaczy co? Nie mamy wygrać no te, chyba tak. Te kilka milionów. No przecież możemy je wykorzystać chyba na jakieś dobre cele. Na sprzęty przecież. No przecież to są wielkie potrzeby. No to słuchaj, jeszcze raz. Ja teraz wypuszczam intencję do tej przestrzeni, żeby wyświetliła te cyfry, ponieważ bardzo są potrzebne pieniądze. My za te pieniądze zrobimy te zmiany. Proszę bardzo. Wyświetlają się na czerwono z tych rzędów cyfr. Co się wyświetla? Widzę czerwonych pasek, ale mam takie myśli, że wiesz, że nie mieliśmy tego w umowie przednarodzeniowej. Dobra, w porządku. Takiej wygranej. Dobra, w porządku. Dobra, wycofujemy się z tego, bo widzę, że plany nam się teraz walą. Dobra, no. Wracamy. Tematu nie było. Wracamy do tych... widzisz te cyfry, wszystkie rzędy. Oczywiście nie są związane z żadną grą liczbową. Z totolotkiem. Proszę się nie bać. Niech się przestrzeń nie boi, ani wyższa świadomość. Nie wygramy, tak. Nie musimy nic kombinować. Nie tym razem. Dobra. Wygramy wtedy, kiedy będziemy chcieli, naprawdę. Wiem. Dobrze. Ja tylko chciałam coś tutaj zobaczyć. Ale wiesz, ale akurat by się udało i co? Tutaj nie da się nic zrobić, dlatego że reakcja była za łatwa, za prosta. Reakcja była całkiem prawidłowa. Myśmy weszli w inny system i nie można było z tego systemu jakby odczytać innego. To tak jakby nie można było iść do kina i z ekranu napić się wody. O, coś w tym sensie. Tak. Dobrze, to teraz powrotem. Widzisz te cyfry i teraz masz pełną świadomość tego, do czego to jest, o co tu chodzi, co widzisz, jesteś w tym śnie i to widzisz. Co się dzieje? Mów dalej. Teraz wiem, że... Teraz tak, nade mną są jakieś chmury. Tak. Ja teraz... Tak, są tam jacyś znajomi, widzę jak wyglądają, tu z tego życia znajomi. Tak. I ja mówię im tak, wiecie, że można te chmury przywołać, ale... Nie chciałam im za dużo mówić, bo bałam się, że oni się przestraszą tego, co ja wiem. Dobrze. Ale położyłam się na trawie cała. Cała się położyłam i wiedziałam, że się uziemiam przez to. Tak. Wyciągnęłam rękę do góry i mówię tak w myślach do tej chmury, tak ją przywołuję. I ona przyleciała mi na dłoń. Tak. W tym momencie ona zaczęła do mnie mówić. I co mówiła? I ona tak zaczęła do mnie mówić. Teraz patrz, nie pamiętam. Dobrze, ja odczuwałam. Dobrze, ja cię teraz absolutnie jakby synchronizuję z tym momentem i jesteś dokładnie w tym momencie, ta chmurka mówi do ciebie i teraz słyszysz, co mówi. Bardziej jakby przekazywała mi dobrze. Taką energię miłości, takiej tej bezwarunkowej miłości. Dobrze. Odczuj, całą sobą odczuj, co ona mówi. Stań się tą chmurką, odczuj cały ten przekaz, który ona ci chce przekazać i przekazuje. Nie mogę tego odczuć. Czy nie mogę usłyszeć, że tak powiem. W tym śnie to takie było
takie duchowe bardzo. Dobrze, dobrze. To w takim razie jesteś z powrotem w tym śnie i absolutnie teraz jesteś ciszą. Całą sobą jesteś w tym śnie i jesteś sobą, a chmurka jest na ręce i mówi do ciebie i te same doznania do ciebie teraz docierają, do twojego umysłu. I mów, co odbierasz. Ja teraz zdejmuję wszystkie zasłony, oczyszczam całą twoją przestrzeń, usuwam wszystkie zasłony i przeszkody, wstawiam klatkę i aresztuję te wszystkie przeszkody. Są w klatce zamknięte, koniec. I teraz nikt ani nic nie przeszkadza ci w rozmowie z tą chmurką. I teraz słuchasz i mówisz, co ona mówi. Wiesz co, i teraz jakbym zobaczyła takie te oblicza tego snu. Dokładnie. Ten sen znowu przez, jakby był zakłócany. Ale zakłócany tak pół na pół. Dobrze, teraz jesteś czysty. Że miały do mnie dotrzeć informacje, one zostały zakłócone. Dobrze, teraz oczyszczam twoją całą przestrzeń, jesteś obserwatorem i widzisz tak naprawdę, jak ten sen był. I słyszysz to wszystko, to, co jest prawdą. Teraz tak jakby to niebo mi się oddzieliło, jakby te właśnie planety. Tak. I te cyfry, to co sama nazywam jako hologramy. Tak. To wszystko bym wzięła to jako te zakłócacze. Dobrze. Ja to w takim razie weź ale teraz. Ale wiesz co? Zwin. Tam była jeszcze dalsza część tego. To było dziwne. Dalsza część tego snu, już byłam w domu. Tak. Swoim niby. Tak. I przez szybę zobaczyłam, że leci wielki, znaczy wielki, że leci statek kosmiczny, taki fioletowy. Dobrze, widzisz go teraz wyraźnie. Ja oczyszczam percepcję tutaj wszystkich zmysłów, szczególnie wzroku. Oczyszczam całą przestrzeń, zdejmuję wszystkie zakłócacze i ty teraz widzisz wyraźnie, nikt, nic nie może ci teraz przeszkodzić w odbiorze tego, co się wydarzyło. I teraz widzisz bardzo wyraźnie ten statek. Jak on wygląda? W śnie moim wygląda dosłownie tak, jakbyś połączył dwa trójkąty i ściął im te czubki. Dobrze, a teraz jak widzisz to? Jak patrzysz jako obserwator, oglądając ten sen? Teraz widzę go jakby bardziej naturalny, taki talerz, o. Taki talerz, to przyjrzyj się dokładnie teraz, jak ten talerz wygląda. Opisz go, obejdź dookoła ze wszystkich stron i dokładnie go opisz. To on tak wygląda, jak właśnie takie dwa talerze złączone, te głębokie talerze. Tak. Złączone ze sobą. Jaki ma wygląd? Taki złoto-srebrny. Ma okna? Nie widzę okien. Ma jakieś napisy na sobie? Albo znaki? Nie. Jest całkowicie gładki? Nie, to znaczy on jest gładki, on ma tak jakby światełka dookoła jeszcze. No właśnie, jakie to są światełka? Jak dużo ich jest? Jak to wygląda? Dużo, bardzo dużo dookoła. Dobrze, powiedz mu, że go kochasz. Kocham cię. Co odpowiedział? Też cię kocham. Dobrze, w takim razie teraz chcesz wejść do środka? Mhm. Wchodzisz do środka. W środku są istoty, przywitaj się z nimi. Całą sobą poczuj, kim oni są, czy je znasz. Znam. Zapytaj się, nie wiem, czy musisz się pytać, czy wiesz, po co przylecieli tutaj? Nie, no oni cały czas są przy mnie i mnie chronią. Aha, dobrze. Rozejrzyj się po tym statku dookoła. Powiedz, jak ten statek wygląda? To jest ten statek, co wtedy był w chmurach. Wtedy co jakbyście jechali z mężem, tak? Dobrze. Mhm. I te same istoty są? Tam jest na pewno mój bliźniaczy płomień. Tak. Znowu odczuwam jakby trzy istoty. Dobrze. Który to z tych trzech istot jest bliźniaczy płomień? Jaka energetyczna istota. Mhm.
Czyli jakby z wyższego poziomu jeszcze. Dobrze. Opisz mi, jak te istoty wyglądają. Cały czas myślałam, że będzie mała, ale nie ma tam tej małej. Tam są jakieś dwie niższe istoty i one są... Ale one też się mogą zamieniać w fizyczne. Tak. One są takie niziutkie. Czy chciałabyś się z nimi spotykać normalnie, tak jakby się zmaterializowały, czy nie? Chciałabym, chociaż kilka dni temu sobie pomyślałam, ciekawe co by było, jak on by stanął przede mną. No właśnie. Może warto przekroczyć pewną granicę jakichś własnych ograniczeń? Chciałabym, wiesz, bo chciałabym wrócić do tego, co kiedyś było w łazience, kiedy im powiedziałam. Ja wiem, że to było silne, bo się cholernie przestraszyłam i powiedziałam, że jeszcze nie teraz. A wiem, że oni szli fizycznie. Więc widzisz, może właśnie warto wreszcie przełamać ten strach, bo ten strach to jest tylko program. Mhm. To umów się z nimi może na jakieś spotkanie takie, nie wiem, w biały dzień, samo południe, gdzieś, nie wiem, w jakimś miejscu takim wyraźnym, żebyś mogła zaakceptować tą sytuację, a potem już to może iść dalej. Właśnie. Bo chodzi o to, że oni zresztą bardzo dobrze rozumieją, o co chodzi, ale oni jakby nie mogą tej twojej przestrzeni naruszyć, dopóki ty sama nie zaakceptujesz tego. Bo możesz się z nimi normalnie spotykać. No właśnie, też czuję, że tego chcę, bo ja tak bardzo za tym tęsknię. I ja im wtedy pokiwałam, bo oni lecieli tak prosto w moje okno i potem się jakby cofnęli tak szybko. Mhm. I ja im potem pokiwałam. I to wiem, i zresztą kolor symboliczny tego, jako fioletowy on mi się pokazał, ten statek. Czyli ta planeta fioletów, to już mi się tu, wiesz, skojarzyło. Tak. Nie mam cały czas odbioru co do mojej ciąży. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy to nie ma być dlatego, że głośno, żebym nie opowiadała. Powiem ci tak. Bo człowiek cały czas czeka, kobieta po prostu musi się też zabezpieczyć jakoś, tak? Tak. Jest mi niedobrze, ale ja już to odsuwam, bo to wiesz, można sobie bardzo łatwo ciążę wymyślić. Tak. Niemniej jednak po tych oczyszczaniach, które ja miałam, które mi robili po tym śnie, tak. To wiesz, to wszystko może być takie, że to po prostu jest oczyszczone i na razie po prostu mogę tego nie mieć, tak? Ale dzisiejszej nocy znowu miałam sen, kiedy chciałam się zapytać, dlaczego mi się spóźnia okres. Tak. To widziałam na jakiejś sali, było pełno dzieci, szkolnych dzieci. Tak. I one śpiewały. I przyszła pani dyrektor, nie, przyszła jakaś pani, tak, albo to był jakiś występ. Tak. Przyszła pani nauczycielka i mówi, że wiecie, bo a tam siedzieli rodzice na scenie, że pan dyrektor się zgodził na te występy, ale jednak tam przeszkadza jakiejś klasie, która tam ma jakiś sprawdzian czy coś i prosili, żebyśmy byli ciszej i będziecie śpiewać, ale wyłączymy mikrofony. I ja mówię, nie mogłam zrozumieć, mówię, znowu jest jakieś, nic nie jest wprost powiedziane, ale te wyłączone mikrofony, to potem się zaczęło kojarzyć jako właśnie takie wyłączenie tego mikrofonu, że rozumiesz to? Tak, tak. Żeby to głośno nie było powiedziane? Tak. Tak, czyli jeżeli... No bo jak inaczej to odebrać? Wygląda na to, że jeżeli coś zostanie głośno powiedziane, będzie wypuszczona intencja i stanie się. A jeżeli nie będzie powiedziane, nie stanie się. Czyli to jest taka symbolika. Czyli tu w tym wypadku, no, trzeba jakby to powiedzieć głośno. Wypuszczać tę intencję. Ja sobie chodzę z wahadełkiem moim, wahadełkiem sprawdzam, czy jestem, ale czy ja, nie jestem. Ale ja w tobie nie wiem, dlaczego wyczuwam cały czas jakieś wątpliwości. Takie na głębszym poziomie. I to właśnie dotyczą... Bo się boję tego, że dostanę okres, Leszku. Bo tak bardzo chcę tego i tak bardzo czekałam, kiedy przyjdzie ten miesiąc, kiedy po prostu nie dostanę okresu i wiesz, będę wiedziała, że jestem w ciąży. Ale mówiłem ci kiedyś, że nie tylko tobie mówiłem, ale mówiłem coś tak. Takiego, że najważniejsze nic nie chcieć, a wtedy samo się no to dzieje. No dokładnie. I dlatego ja już po prostu to odpuściłam, a teraz tak. Jest tak. No nie dostałam, tak? W końcu. Ale spokojnie.
A tutaj. I teraz mówię, nie wiem. I Chodzi powiem o. ci, że nic mi nie przychodzi. Nikt mi nic nie mówi. Ja sama nic nie wiem. Mam te swoje, rozkładam te swoje anielskie karty. Tak. One wszystko mi mówią na opak. Rozłożam sobie mojego tarota, którego tak umiem, bo umiem. Też mi wprost nic nie odpowiada. No nikt mi nie chce nic powiedzieć. Rozumiesz to? Dlatego, że jakby pewne decyzje nie Czy to nie jest, nie no zapadły. właśnie, albo to też jest na tyle chronione, po prostu chronione, tak, że żeby tego nie dopuścić do Nie, tego, nie, znaczy nie. Nie dopuścić do powiedzenia tego, że to jest. Ja myślę, że kluczem są twoje słowa. Twoja intencja. Rozumiesz to, czy nie? Znaczy ja powiem ci tak, ja moją ciążę w ogóle chciałam chronić przed rodziną do tego trzeciego miesiąca ciąży. Tego bezpiecznego pułapu. No, rozumiem. Chciałam powiedzieć tylko Mariuszowi. Dla mnie najpiękniejsze, co mogłabym mu dać na gwiazdkę pod choinkę, to po prostu powiedzieć mu, że wiesz. Bo on już też tak czeka. Widzę, że czeka. A może to słowo to jest właśnie to, że to jest to, ta intencja, wypuszczenie tej intencji. A jeszcze dodatkowo zrobiłam sobie test i test też nie wyszedł, że jestem w ciąży. I wszystko po prostu jest na opak. Ja bym chciała wyłożyć sobie kartę, która mi powie wprost, że jest narysowana pani w ciąży. Zrobię sobie test, są dwie kreski, dzwonię do Leszka, Leszek mówi, że jestem w ciąży. Rozumiesz, czego ja oczekuję? Wiem, wiem. Ty cały czas czegoś szukasz na zewnątrz. Tak. A może nie trzeba szukać na zewnątrz, może tu chodzi o twoje no, wnętrze. Popatrzeć sobie w środku, dokładnie. Dokładnie, dokładnie, bo cały czas szukasz na zewnątrz, dlatego nikt ci nic nie chce powiedzieć, bo, no nie bo nie może, bo decyzja jest twoja. Chodzi o to, że jakby to ci wytłumaczyć. Znaczy ja powiem ci tak, powinnam być teraz w ciąży. I by mi się wszystko poukładało, jakbym była teraz w ciąży. Bym była najszczęśliwsza na świecie. Tylko, że informacje, które do mnie płyną, cały czas próbują mnie wybić z tego, że w niej jestem. Chodzi o to, że gdy ty będziesz poddawała pod wątpliwość tą ciążę, właśnie, to cały czas będziesz odsuwała. Tu masz jakby zaakceptować stan ciszy i czekać. Ale czekać nie, żeby no czekać, tylko być. O, nie czekać, tylko tak. Być. Wszystko jest wszystko dobrze. Aha. Dlatego, że za dużo energii twojej idzie na czekanie, na szukanie czegoś na zewnątrz. Myślę, że masz, jakby wiesz już wszystko, co i jak masz zrobić. Ja ci powiem, że to, co czułam, tą chmurę, która zleciała do mnie, tak, i te słowa, które mi tam mówiły, tak, i te dzieci, to ze mną dzieje się coś takiego w tej chwili, że ja wiem, że ja jestem w ciąży, ale jakby nie dopuszczam do tej myśli do tego. O, coś w tym sensie właśnie się u ciebie dzieje. Pamiętaj, wiesz, że są kobiety, które na przykład nawet nie wiedziały, że były w ciąży przez kilka miesięcy. Wiem. Moja teściowa w 7 miesiącu ciąży dowiedziała się, że jest w ciąży. Dokładnie. I znam takie. I ona też nie chciała tego dziecka, czyli Mariusza. Dokładnie. Dlatego, że. Dlatego on ma, jak ma, tak, teraz, nie? Tak, tak. I to się później wszystko przekłada, odkłada i to wszystko ma swoje, tak, ma swoje zapisy. Ale właśnie rzecz jest tym, że umysł potrafi pewne. Ale zobacz, co ja zrobiłam, to dokładną odwrotność. Tak, a ty zrobiłeś. Czyli nie na zasadzie wmawiania sobie, że jestem w tej ciąży, tylko odrzucenie tego, że jestem w tej, tak, chwili. Czyli jakby do końca włączasz system, nie wierzę, że jestem. Tak. I to, tak, jest, i to jest pewną blokadą, dlatego że trzeba się otworzyć i zostawić. Właśnie. I to wszystko zostawić. Żeby to popłynęło. No to się teraz otwieram. Żeby to właśnie popłynęło na luzie. Tak jak dzisiaj widziałaś ten cały przegląd, cały proces, jak on się odbywa. On cały czas się odbywa, tam nie ma żadnych przestoi, tam nie ma zatrzymań. Rozumiesz? Jeżeli na coś czekasz, to znaczy, że stoisz i czekasz. Nie ma tym być. Tym bardziej, że ja wiem, że to musi być albo w tej chwili, znaczy ja czuję, że to musi być teraz, bo zobacz, ile rzeczy się zadziało obok tej mojej ciąży, obok tego, żebym ja nie zaszła w tą ciążę w tej chwili. W takim krótkim okresie czasu, rozumiesz, nie? Tak, ale to wszystko zostało jakby. Tak, ale właśnie chodzi o to, że to już było takie niebezpieczeństwo dla mnie, uważam, dla tych istot,
żeby nie zaszło, nie doszło do tego, że one się pokazywać zaczęły, że tak, ja zaczęłam tak, to tak, odkrywać, tak, rozumiesz? Tak, bo tego, bo słuchaj, bo ostatnio to, co się dzieje, dzieje się bardzo dużo, bardzo dużo. No właśnie. I dlatego to wszystko się tak dzieje. Niemniej jednak jesteś chroniona, jesteś zabezpieczona. No właśnie, jest dokładnie. Bardzo dużo istot tych anielskich, czyli tych z bardzo wysokich stanów, które dbają, pilnują, bo też jest w ich interesie, żeby, żeby to się wydarzyło, co jest tu nam potrzebne. I wszystko jest dobrze. Tylko po prostu więcej zaufania dla siebie, więcej spokoju. Wyluzuj, rzuć na luz. No właśnie. Rzuć na luz, bo dlatego, że tak zwaną niecierpliwością można sobie szkodzić. Po co ci to? No dokładnie. Dobrze. Tylko mówię, teraz jest totalnie odwrotnie. No ale dobra. Moja siostra pójdzie za mną, ona coś tam w sesji mówiła, że styczeń, chociaż stwierdziła, że chyba sobie to wymyśliła, bo też tak chce. Ale coś jest w tym, że my jesteśmy tak, wiesz... dziwnie blisko. Chodzi o to, że nie macie podważać własnych takich jakby tak. odczuć. Jeżeli... Ale my mamy jakieś połączenia, wiesz, bo patrz, nasze chłopaki się urodziły w tym samym miesiącu, tam po 3 dniach różnicy w marcu. My urodziłyśmy się obydwie 29, rok po roku, inny miesiąc, ale te daty się tak jakoś są, wiesz, że się pokrywają i u naszych dzieci, i u nas, tak? U dzieciaków miesiące, u nas dni są takie same na przykład, nie? No, bo to są takie drobiazgi, które świadczą takie o tym, drobiazgi, żebyście, tak, ale... żebyście się umówiły. No kiedyś moja babcia zmarła, powiedziała, że my jesteśmy jak H2O. No widzisz, czyli jesteście cało... Coś w tym jest. Jesteście częściami jednego. I to jest prawda. Tak. To jest prawda. Właśnie tak. To o to chodzi. No. No. Słuchaj, więc czekamy. Kasiu, tak, najważniejsze jest, żebyś nie czekała. Tak, właśnie. Żebyś nie czekała. Tak. To jest bardzo ważne. Czekaj, na czym myśmy tam stanęli? Z tym, bo byłaś w tym statku, z powrotem jesteś w tym statku tam. Zapytaj się ich, czy jest wszystko dobrze. Jest. No to okej. Okay. Jak jest wszystko dobrze, zaufaj sobie, zaufaj im i jest wszystko okej. Okay. Dobra, wysiadasz tego, wracasz do siebie, do domu i już wiesz, że jest wszystko dobrze. Tak. Masz ochronę, jest wszystko okej, okay, więc już niczym się nie martwisz, niczym się nie przejmujesz. To jest bardzo, bardzo ważne. Od tej chwili jesteś w pełni istotą świadomą. Tak. Spotkacie a się. A mogę jeszcze teraz właśnie. A tak. Może na ten dzień Wigilii ja bym się z nimi umówiła. Proszę bardzo. Możesz się umówić z nimi. Możesz się umówić z nimi. Pamiętaj tylko, że od twojego wnętrza, od twojego spokoju, od twojego takiej pełnej równowagi zależy wszystko, dlatego, żebym ja ich mogła zobaczyć, bo ten rok spędzamy pierwszy raz sami w ogóle, zobaczę Wigilię. Zobaczysz ich, tylko chodzi o to, że musisz być wewnętrznie na to przygotowana, bo jeżeli będziesz, wystraszysz się albo coś, zablokujesz się, więc nie zobaczysz, no i będzie dalej to samo. Tutaj... Tak, to ja jestem, ja się z wami umawiam, tak? Ja chcę, żebyście przyszli, tym bardziej, że ta Wigilia jest pierwszy rok dla mnie czymś innym niż święta katolickie, po prostu spędzamy je sami, z Mariuszem, z Oskarem. Tak chcemy, żeby to było święto po prostu nasze. Żadne katolickie święto, bo nie wierzymy w to. No. Tyle, że jest choineczka dla Oskara. Tak, my robimy dokładnie to samo. I na takiej zasadzie, żeby on nie był pokrzywdzony, że inne dzieci mają choinkę i prezenty. To jest wszystko tradycja. Chodzi o to, pierwszy rok po prostu jest taki, że jest totalnie odcięcie od tego wszystkiego. Tak jest. Chodzi o to, żeby zrobić coś dla siebie, a nie robić dla tradycji cudzych ludzi. Dla tradycji własnych, tak, ale nie dla cudzych. Tradycji. Bo wszyscy chodzą, to nie idą, no. Do nich idą, no. Tak, dokładnie. Dobrze, i właśnie o to chodzi. No to cóż. Wszystko wiemy. Obiecują chłopaki, że przyjdą na Wigilię, bo zapraszasz ich. Zapraszasz ich z całego serca, tak? Tak. Więc jak ich zapraszasz, na 100% będą. Pamiętaj, będą. Tak. I przyjmij ich jak się należy, bo będą. Będzie fajnie. Bo okaże się, że w końcu Oskar będzie widział, a ty nie, jak się wystraszysz. Więc pamiętaj, nie, żeby się nie nikogo... Nie, mogę się wystraszyć, chcę, czekam za tym. Dobrze. W takim razie... A bliźniaczy płomień przyniesie piękny prezent, widzę. O! To będzie tak taki, czuję. To będzie taki dowód właśnie, że jest. Dobrze.
No to cieszę się bardzo. Dobrze, w takim razie teraz, bo coś jeszcze miałem i zagadaliśmy się i zapomniałem. A słuchaj, a twoją wnuczkę małą jeszcze, tą dziewczynkę. Aha, dobrze, to jeszcze sprawdzimy Emusię, bo tam jaka jest sytuacja. No. Dobrze, jest przed tobą Emusia, dobrze, że przypomniała, bo ja już o niej troszeczkę zapomniałam. Jest przed tobą Emusia i zobacz, czy dalej ona ma tą skazę, czy dalej jej tam to są jakieś... Dalej trzeba ich ją z rodzicami całą wsadzić, po prostu wszystkich. Dobrze. Ale to jest tak, jakby widzisz, szło z zewnątrz to. No właśnie, od rodziców. No właśnie, tak, bo to jest zewnątrz, idzie dokładnie. To rodzice ją jakby faszerują pewnymi rzeczami. Dobrze. Oni nie mogą się bać, nie powinni się bać tego. No właśnie, im mądrzejszy człowiek, to okazuje się, że właśnie jest tak. Dobrze, w każdym razie stawiam wannę teraz tą wodą o strukturze kryształu. Teraz daje jej potężną moc, milionkrotnie większą niż potrzebna. I teraz weź ich wszystkich, zanurz w tej wodzie całkowicie, niech ta woda ich całkowicie oczyści wszystkich razem. Synchronizuje, daj im świadomość, daj im mądrość, żeby już dalej nie czynili tego. I Emusie całkowicie oczyszczamy. Jest teraz światełkiem, czyściutkim światełkiem. I oni też już są takimi światełkami. Ale potrzebowali więcej oczyszczeń. Dobrze, teraz weź wodę, wypuść, wypłuć ją prysznicem, opuść ich wannę, zatkaj korek i jeszcze raz robimy powtórkę. Matka Ziemia przyjmuje wszystko, rozpuszcza, to już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. I ten program będzie cały czas działał tak samo. I teraz puszczamy wodę, teraz 100 miliardów większą moc ma ta woda. Oczyszcza ich z całej karmy, ze wszystkich dolegliwości, chorób, a szczególnie ich umysły oczyszcza. Z tych starych programów poddaje, oczyszcza je, rozpuszcza i poddaje pod wielką wątpliwość. Czyli ciężko, oni z nimi jest ciężko. Wiem, to są twarde, to są umysły. Ścisłe. O właśnie, to są ścisłe umysły, tak, nie na darmo. Skończyli wyższe studia po to, żeby być zakuci. Ta wiedza ich zakuła. Zakuła w tak zwane wielkie zniewolenie. I to jest tym głównym powodem, że rację ma tylko lekarz, rację ma tylko... Tak, i za chwilę przejdziemy i w każdej szkoły i uczelni wrzucimy światło, wiesz? Dokładnie, trzeba to wszystko rozjaśnić. Dobrze, to teraz zanurzasz ich znowu. Tak. Ta woda ich całkowicie oczyszcza, są absolutnie czyściutcy. Wyjmij ich z tej wody, wodę wypuszczamy do Matki Ziemi, Matka Ziemia rozpuszcza, zjada, to już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A ja teraz doprowadzam do źródła czystą i własną energię, tą pierwotną energię, która wchodzi do ich, przez ich czakry, do ich wnętrz, oczyszcza wszystkie ciała, zmysły. Ja ich synchronizuję, oni stają się jedną wielką rodziną, pełną miłości, wyrozumiałości, to światło od nich rozchodzi się na cały ich dom, oczyszcza ich cały dom od góry aż po sam dół, oczyszcza ze wszystkich wcześniejszych tam ludzi, istot, którzy tam mieszkali, właścicieli, kasuje wszystkie programy, jakie tam były. I cały ten dom, ich nowy, jest teraz czystą kartą. Czystą, którą tylko oni są teraz zapisani i oni go tworzą od nowa. To światło rozchodzi się na boki, na wszystkich sąsiadów, na domy, całą okolicę i tam wszystko ja teraz oczyszczam, synchronizuję, tak żeby oni tam sobie żyli i mieszkali w idealnych warunkach, takiego zrozumienia, miłości, zdrowia, szczęścia, radości, wszystkiego, co najlepszego, bogactwa, no wszystko, co tylko im trzeba, wszystko tam dajemy. Taki full wypas. Dobrze, zapytaj się, musi, czy tak jest dobrze. Dobrze, no to... Teraz jest zadowolona. No to fajnie, dobrze, w takim razie do następnego oczyszczenia. na wszelki wypadek. Tak, papa. Dobrze. W takim razie ja teraz oczyszczam całą przestrzeń twoją, całą twoją rodzinę, dom, wszystko. Wypełniam tym światłem.
Zrzućmy te kule światła, Leszku, na te szkoły. Dobrze. Każda szkoła, każde przedszkole, uczelnia. Dobrze. Wszystko, najpierw, co z nauczeniem. Najpierw dokańczamy twój domek, oczyszczamy wszystko, synchronizujemy, jest w idealnym stanie. I teraz bierzesz z absolutu, ze źródła, pobierasz te kule właśnie świadomości, wielkie kule dla każdej placówki, przedszkoli, żłobków, szkół, wszystkich tych, co kursy prowadzą, jakieś wykłady, lekcje. Wszystkie, gdzie są związane z systemem, jakimkolwiek systemem nauczenia lub wychowania, czy tego typu. I teraz te kule wszystkie rozrzucasz po całej Polsce, po wszystkich szkołach, po wszystkich przedszkolach, po wszystkich instytucjach. Napełnij wszystko światłem, pełnym zrozumieniem. Oświecenie jest już tu i teraz, w tej chwili. Pełne. Poszło. Rozpuszczamy wszystkie programy. Ludzie, którzy mieli te programy, mają teraz pusto w głowie, czysto. Dokładnie tak zrobiłam. Dobrze. Teraz po oczyszczeniu cała Polska jest oczyszczona i teraz rozsyłasz na cały świat, do wszystkich szkół, do wszystkich instytucji. Tak samo oczyszczasz na całej ziemi wszystko i te kule wędrują, wchodzą, oczyszczają, przyjmują się i zostają już tam na zawsze. Dokładnie. Żeby tym dzieciom było łatwiej. Tak, tak, bo dzieci mają tą czystą świadomość, ale potrzeba im właśnie, żeby znalazły się w odpowiednim środowisku, a nie w tym zabrudzonym, zakurzonym, zaświnionym, które ich ciągle chce zniewolić, przerobić. No nic, dzisiaj, Kasiu, żeśmy zrobili trochę roboty. No, trochę poszło, nie? Tak, trochę roboty i to nawet trochę ciekawej. No dobrze, to do następnego razu.